Dzień dobry, cześć, czołem. Witam Samuelu, witam Sebastianie. Nie witam za to mojej gry ewidentnie. Gra mi zniknęła i mi się to nie podoba. Czemu gra mi zniknęła? Cześć, Patku. Uwielbiam, kiedy robię rzeczy na ostatnią chwilę i wszystko mi wybucha, nie będę kłamał. Zaraz sam prawie spokojnie. Pracuję nad tym. Obecnie trwa tak zwany proces pracy. Chyba o tak. Cześć, Luna. Witam, witam. Chyba wszystko jest ok. Pomijając tą część, kiedy nie było słychać, ale już powinno być słychać. Czemu mi wszystko wybuchło? Znaczy, domyślam się, dlaczego mi wszystko wybuchło. Bo jak pierwszy raz odpalałem Steamlapsy, to mi skaszowały bez powodu. A musiałem wszystko zabrać na ostatnią chwilę, bo byłem zajęty praktycznie do 18 punkt. Dlatego też chwilę później z nim ataczałem. No i co myśmy ostatnio robili? Prawie że Juliodnie chyba dokończyliśmy, jeżeli dobrze pamiętam. Mamy przerobiony. Tą przerobioną Raya Lucaria praktycznie. Mogę się udać do Topsa teoretycznie, żeby dostać gest potrzebny do zyskania Memory Stone'ów. I chciałbym zobaczyć, ile mam run. Czy mam dużo run? Mam relatywnie niewiele run i mi się to nie podoba, bo potrzebuję się obkupić. Dobra. Siema sobie. Jak to? A nie jestem pewien, czy będę dzisiaj. A, Yep, nie. no, może będę lurkować dzisiaj. A. Jep, kolega ludkowaty 100%. Dobra, witam wszystkich gorąco i serdecznie. Cześć, tutaj witam. Stone swordy, czemu stone swordy są takie drogie? Ja tu tylko lurkuję. Lurkę jest, zgadzam się. Czy... Widzisz, a mogłem grać w Reloada. Bardzo się cieszę, że wolałeś do nas dołączyć niż grać w Reloada. Yes. Before ktoś zaraz na czacie, mogłeś też grać coś innego? Tak, mogę na przykład grać w Crosscode. Prawda to? Czy mi się wydaje, czy... Nie zabraknie mi chyba, jeżeli dobrze pamiętam. O, właśnie, muszę 3000... wejść w tryb online. 3000... A, ja wszedłem w typu online, uwierzysz? Dobra, na razie kupiłem jednego Stone Sworda. Wydaje mi się, że jeden to jest za mało, żeby iść tam gdzie chcę, bo będę chciał iść do tej jaskini, która jest przy Raju Lucarii, a tam chyba były dwa potrzebne. Shinji, czy opowiadałeś nasze przygody? Nie zdążyłeś pewnie jeszcze opowiedzieć naszych przygód. Jeszcze nie zdążyłem opowiadać naszej przygód. Jeżeli chcesz, to śmiało podziel się naszymi wspaniałymi Okej. przygodami. Jest podzielika Ciebie? dać, aż kiedy zrobię tutaj w mojej kuchni, patrzę spokojnie sobie gotowy obiadek. Ciebie tu nie ma. Nice. Czemu miałbym grać Messengera 2, nawet gdyby taka istniała? To chyba do mnie było. Czemu Sevik miałby grać Messengera 2? Bo lubię Messengera 1? Istnieje jakieś parę innych gier, które powinieneś przejść w pierwszej kolejności? Wiem, a wiesz, jakbym chętnie pograł w automatę? Adel? Cześć, Shin. Cześć. Czym jest Messenger Pool? Boję się zapytać. Tak, bez klucza nie przejdziemy. A! Sea A! of Stars, jasne. Znaczy nie wiem, jak myślę, że ktoś mówi, że coś tam 0,5 to myśli bardziej gameplayowo. Znaczy, ja, wiesz, nie mogłem powiedzieć Sea of Stars, bo ta gra, tak jak napisałeś, nie istnieje. Chciałbym, żeby Sea of Stars nie istniało. Przynajmniej nie byłoby hypowane na każdym serwisie, który lubi JRPG. Jasne, chętnie ci dam ten klucz, bo już go nie potrzebuję. Bo znalazłem zapasowy. A to wszystko po to, żeby dostać emotkę. Cześć, Shin. Hopper. Hello.
Czy mój mikrofon się pierdoli? Jesteś chyba dalej na tym dzisiejszym drugim. Tak. Tak, jestem, to prawda. Ciekawe jak długo. Nie no, wierzę, że nie będzie miał żadnych problemów. Yes. Spokojnie, ja byłem... dzisiaj pod... Mów. Byłem bardzo blisko zrobienia swojej standardowej pomyłki. I jak powiedziałeś, że ciekawe jak długo, to chciałem powiedzieć, że pewnie niedługo. Nice. Podłączyłem kabel dzisiaj. Się śmiejecie, kurwa. Podłączyłem po tym zdarzeniu z rana przez chwilę kabel od telefonu do kompa i działał jakby nigdy nic, miał wyjebane, więc nice. Nie wiem, co się stało z tą kamerką. Mm. Czy to już jest wina kamerki, czy po prostu jakieś jednorazowe niejarzenie panelu, czy co? Jakby ktoś pytał z jakiegoś przekrętego powodu, czy ma tak świetny mikrofon na kamerce, że kompletnie nie potrzebuje normalnego mikrofonu. Nie rozumiem, jak to działa. Tak, mam absolutnie dopierdolony mikrofon na kamerce, to jest prawda. Nie wiem, może ja jestem przyzwyczajony, że jeżeli jest połączenie coś plus mikrofon, to brzmi bardzo nieprzyjemnie dla ucha. To prawda, ja też mam takie doświadczenia, ale to jest chlubny wyjątek od reguły najwyraźniej. Tak na przykład kojarzę z headsetami, że nie kojarzę headsetu, który miał dobrej jakości mikrofon i chyba tylko te HyperX-y były pod tym względem rozsądnie uznawane? Ale też no ja właśnie używam headsetowego teraz i zakładam, że słychać różnicę między kamerkowym a tym. Mam wrażenie, że kiedyś to były lepsze mikrofony headsetowe. Jakby było. Legitnie były kiedyś lepsze. Mm. Teraz chyba wszyscy mają wyjebane. Wszyscy, którzy robią headsety, mają wyjebane w dobrej jakości mikrofon headsetowy, bo większość, mam wrażenie, przestawiła się na oddzielny zestaw, oddzielne słuchawki, oddzielny mikrofon. Mhm. Pamiętam, jak kiedyś... Dobra gadka. Shinji miał taki Logitechowy USB mikrofon. O Boże, czemu mi o tym przypominasz? I dla mnie to był jakby szczyt, taki pik dosłownie, jeżeli chodzi o stosunek ceny do jakości. No, ten mikrofon był śmiesznie tani jak na to, jak dobrze brzmiał. Wydaje mi się, że ja gdzieś tak, nie wiem, od... Nie wiem, 12, 11? Bo na pewno nie były to moje pierwsze filmy tubowe, ale... Po jakimś czasie zacząłem nagrywać się właśnie na tym logitechowym. Jeszcze wiem, że przez jakiś czas, jak byłem w Gdańsku, to go miałem. A więc to musiał być jakiś okres, nie wiem, tam 11, 14, 11, 15, coś takiego. I jedyną jego wadą było to, że mogłem pójść do kuchni i było mnie słychać normalnie. Jeżeli... A co ten mój kamerkowy cierpi, no to samo akurat. Jeżeli ktoś to uznaje za wadę oczywiście, tak? Bo to nie jest, powiedzmy, oczywista wada lub zaleta. Niektórzy lubią, jeżeli mogło tutaj być kilometr dalej i wciąż jest ich słychać. A ja pamiętam, jak po prostu to był mój mikrofon marzeń, Jacek, jak chciałem go mieć, a już w momencie, kiedy wykminiłem, co to jest za mikrofon, to już ich nie tego było. Nie było nigdzie w sprzedaży! Doskonale. One się skończyły, dosłownie, kurwa, gone, where mikrofon? Tak, ich wciąż nie ma, czasami możesz znaleźć, że to jest Logitech USB desktop, bodajże, i wszędzie, gdzie nie spojrzysz, to jest tak, że on nawet się gdzieś pojawia na jakichś modelach czy coś, tylko jako niedostępny, że go nie ma. Out of stock, no. No to jest tak jak Pepsi Twist, też gdzieś ją czasami zobaczysz, ale jest niedostępna. A to nie, ja Pepsi Twist nawet nie widziałem, żeby gdzieś była. Ja czasami widzę na CNO fejkowe, kurwa, reklamy. Skurwysyny, pierdolone gnoje. Czemu hejcisz? Bo mnie okłamują. No słuchaj, wlewasz kwasek, sypujesz, znaczy się. Ta jedną łyżeczkę kwasku. No właśnie. Jedną całą łyżeczkę. Tak, jedno słownie jedną łyżeczkę kwasku. Jedno słownie jedno, bardzo lubię ten sformułowanie. Tak, w słowie mówionym to jest piękne. Skrzywienie prawnicze. Mówisz, że jedną słownie jedną. Nie, po prostu is funny, Jacek, w humor. Tak, is funny. A swoją drogą, zrobię vibe check. Powiedzcie mi, czy będziecie mnie słyszeć, jak ten... Uwaga, vibe check robimy. Mhm. Vibe check? Jeżeli coś mówisz, to jesteś kompletnie wyciszony? To zajebiście, znaczy, że mam silencer na słuchawkach działający. Pięknie. Ha. Bo mam. To jest dobry vibe czy zły vibe?
Chyba... To jest dobry vibe, bo zgadzam, chciałem sprawdzić. Dobry, bo jeżeli chciałem mówię, sprawdzić wyciszenie czy... na słuchawkach, no to. No. Wyciszenie. Chciałem działa. Sprawdzić, czy prądzi. Okej. Okay. To z początku pytanie. Nie byłem pewien, co sprawdzamy. No właśnie. Chciałem też... sprawdzić, czy prądzi. Też się zastanawiałem, czy nie podłączasz jakiegoś drugiego mikrofonu albo coś. Boże, to jest standardowy problem tej lokacji, gdzie są pozostałe żółwie. To jest Bieki, witam. Nigdy nie pamiętam, gdzie te cholerne żółwie są i to jest najgorsze. Bo one... Wiem, że jeden był jakiś w krzakach i jeden chyba na drzewie? Czy mylę lokację, bo jest... Są przynajmniej... Czego szukamy? Żółwi. W tej wieży w Weeping Peninsula. A to nie wiem. Doskonale wiem, że nigdy nie grałeś magami, więc nie powinien się spodziewać czegokolwiek. Znaczy, zbieraliśmy, Jacek, jak graliśmy w kopie. Ja zbierałem osobno, a ty ich nie zbierałeś. Ja mówiłem, że ja je sobie będę zbierał osobno, bo ja wtedy magiem rzeczywiście grałem. Sevik jest fully the Lulu. A ja pamiętam, że robiłem niektóre to i jest. Wydaje mi się, że robiłem je z tobą, Jacek. Chyba to jest jeden żółw. Mój, wydaje mi się, że jeszcze jeden gdzieś był w krzaku, tylko w którym krzaku. Czy żółw to piesek? Tak. Tak. Tak, żółwie to pieski. Pies! Dog. Czy to jest dog? Dog Ahead Lake, doskonale. Doskonale. No nie, niezaprzeczalnie, tutaj był dog Ahead i trzeba było Cyclic Lake. Bardzo się cieszę z tego, że społeczność Elden Ringowa przyjęła praktycznie jednogłośnie, że żółwie to psy. Strasznie lubię takie właśnie fandomowe rzeczy uznawane za kanon. Bardzo, bardzo zabawnie to wychodzi często. Mnie tak samo bawi, jak losowo wchodzisz na jakiś Steam zupełnie związany z sosami i ktoś mówi you don't have the right, you don't have the right. Oh, you don't have the right. Gdzie Steam jest absolutnie z tym niezwiązany? Pamiętam, jak pierwszy raz... Nie, ukradłem to. A o co chodzi? Jak pierwszy raz grałem w Eldena, to już dużo takiej mem kultury się rozpowszechniło, bo okay, to był jakiś miesiąc. Po tym ten mikrofon się kurwa losowo odłącza, jak się odsunę i ruszę kablem w jakiś niefortunny sposób. I fucking swear to God. Masz automatyczny silencer po prostu. Ale to jest silencer wbrew mojej woli. No. Ale nie, to tak jak się powiedział doskonale, nie stało się moim. Doskonale to jest twój verbal tick. Halo? Chyba... Oh no. Silencer. Silencer nie chciał, żebyś im powiedział kłamstwa. Kurwa, Simon Blackquill, oddaj nam ten kolegę. Nie, to jest dosłownie tak, się nie chciał skłamać. Silencer be like, nope. Silence. Chłopaki, ruszyłem kablem. O nie. Yep, znam uczuć. Ruszyłem kartridżem? Chciałem, wiecie co, chciałem sobie pozgrywać parę płyt na kompa i później na telefon, ale mam napęd dosłownie tak, jak się wysuwa, to przesuwa mi kawałek kabla, no bo mam te panel z jackami dosłownie nad napędem, więc od mi macha kablem w tą do tyłu trochę. Absolutnie. Jestem ciekaw, jak to będzie działać. Human is tattle. Tattle is human. Shinjiego ocenzurowano teraz, że chciałbym. Powinienem ocenzurować Sea of Stars, dodać do jakiejś listy zabronionych słów. Da się zrobić, słuchaj. Wiem. Słuchaj, Luna, to jest chwała temu koledze, że wie, jakie są priorytety. Masz bardzo dobrego kolegę. Polecam to takiego kolegę. To prawda. Czy ja jakieś wieże taki... zapominam? Okej, okay, zapominam jednej wieży. Jest tam wieża. A, najpierw zgadnę to. Teoretycznie jest to postać, która będzie używać magii, więc potrzebujemy magii stonu. Teoretycznie moja postać w Eldenie Nowa też miała używać magii i skończyło się tak, że gram w FF7. No właśnie chciałem powiedzieć, że skończyło się na tym, że tej postaci nie ma. Czy postać jest, ale ma jakiś 30 poziom i ją zostawiłem w pizdu, bo mi się nie chce. A może bo to też tam było. Dobra, mogę przejechać. Znaczy ja się nie dziwię, zwłaszcza jak daleko nie doszedłeś? Wszedłem do Stormvale? A to nie, bo chciałem powiedzieć, że jeszcze powiedzmy tą... Te pierwsze dwie lokacje zazwyczaj... Wait a minute, Serenest?
Okay, to... Wait a goddamn minute. Nie, to nie jest sen, to już myślałem. No wiesz, jednak trochę pozwiedzałem najpierw tego Limgrave i okolic. Ja no wiem, po prostu bardziej chodzi mi o to, że... Powtarzałem to już chyba wielokrotnie, że ja najbardziej lubię te pierwsze dwie, trzy lokacje. Mm-hmm. Limgrave też, nie jak liczysz Whipping Peninsula, nie? O, to jest ja nawet nie widziałem. Peninsula i Gdeda? Peninsula! Najzabawniejsze to, co w życiu słyszałem. Coś chciałem powiedzieć. W Reloada gra się tak dobrze, jest swear. Tak, dobrze. Yep. Bardzo lubię Reload. Szanuję za taką opinię. Dosłownie, jeżeli nie potrzebujesz kontentu, który jest stricte w Portable, to nie ma powodu, żeby grać się w inną wersję. True. Zwłaszcza True. Zwłaszcza od października czy listopada. Jak The Answer wyjdzie. Nie wiem. Nie pamiętam. Jedno złego. Tak. The Answer z kompendium i z poprawionym gameplayem będzie zajebiste. No właśnie, chciałem powiedzieć, że to będzie kolejny... O Boże. Widziałem coś, co wychodzi na złoto z ziemi i już miałem takie o no. Zabierzcie mnie to, ale to na szczęście tylko te małe. Help me! Tak, gdyby to były rewenanty, to gwarantuję wam, że już dawno by mnie tu nie było. Ta gra zostaje wyłączona wtedy? Nie, aż tak to nie. Aż tak nerwowo na rewenanty nie reaguję, ale... Daleko nie jest. Nie będę kłamał. Chociaż teoretycznie mam postać po swojej, więc jak tylko znajdę lepszego killa. Bo Agent Heal chyba nie działa na obszarze. Nie działa. Więc... Obawiam się, że mógłby nie zadziałać na Revenanty. Ale jakkolwiek innej postać po swojej może spokojnie sobie z nim radzić. Bo on dosłownie natychmiast staggeruje. Jup. Dobra, czas szukać kolejnych krzyżówi. Gdzie skończyłeś Reload Asavik? Spoilery, Persona 3. Zaraz będę w Yakushimie. Okej, okay. To zaraz będziesz miał słuchalną muzykę w takim razie. Nie no. W codziennym życiu. Ty to znaczy... klasyka? Czemu hejcisz? No pojebie mnie. Bo Want to be Close jest wkurwiające. Jak połowa? Strasznie nie... Jak połowa są tak odpowiedzane? Nie zgadzam się, ale Want to be Close strasznie nie lubię. Szanuję Sylwia. Bardzo szanuję. Ta, właśnie zobaczyłem Based. Wow. Dogahead. Ode mnie Dogahead. Na drzewku? Na tym drzewku? Nie, też nie. Dogahead. On był... A, jest... Doskonale. Jest nie. Tyle fajnych motywów w Personie 3, a... Want to be close nie jest jednym z nich. Czy on tutaj był na dole? Nie, tu nie mógł być na dole. Na krawędzi nie był jakiś? Kiedy? W którejś tej? W którejś wieży? Był chyba tam, gdzie jest... Tu jest jeden. Ale na krawędzi był w tej lokacji, gdzie się questa nie kończy. Zapomniałem, okay. Że takie rzeczy mogły się... No ja też uważam, że perspektywa pojawienia się Sea of Stars na trzecie jest straszna. Tak, zgadzam się. Sea of Mid, dosłownie. Jedna rzecz mnie zastanawia, czy jak ktoś teraz napisze coś o Sea of Stars, to czy ten... Czy ja to będę widział i potencjalnie będę mógł zaakceptować wiadomość? Zatwierdzić pewnie, no. Znaczy zastanawiam się, czy to w ogóle będzie do zatwierdzenia, czy w ogóle nie wyślę wiadomości. Nie mogę sprawdzić, bo mam moda. Tak, ty masz moda. Ja wiem. Połowa kurwa czatu ma moda. Niezaprzeczalnie, połowa obecnie czatu ma moda. Obecnie. Dobra, muszę wrócić tam. Tutaj na 99% jeden jest na drzewie. W którejś lokacji na pewno jeden jest na drzewie, więc... Dużo mi to nie wybiłem pod uwagę. Ej, Tejta, weź się poświęć, weź napisz Sea of Stars na czacie, tak normalnie. Ta, najwyżej cię odbanujemy. No przecież nie zbanowalibyśmy. Ej. Na pewno nie zbanuję nikogo, kto napisze Sea of Stars. Clueless. A to był jeden żółw? No jej. Ja nawet tego nie widziałem.
Ja też nie, po prostu. To ma Twitch zdecydował. Dobra, Tate, masz warna za to, że próbowałeś coś nieodpowiedniego napisać. Mam wrażenie. Sylwio, u ciebie działa, bo napisałeś wielkimi literami pewnie, bo Twitch różnicuje chyba wielkie i małe litery. Nie, ja bym powiedział, że u Sylwii działa, bo napisała jako mod. No, też może być. A czekaj, ja napiszę małymi jako mod. Okej, czyli jednak tak jest. Tak. Dobra. No kurwa, nie macie tego robić, ma nie być Sea of Stars na tym czacie! To są testy, to jest w imię przyszłości. To są testy. For the future. Znaczy... Nie, wolałbym, żeby jakaś wiadomość się nie umknęła losowo, bo ktoś pisał Sea of Stars, nie będę kłamał. Wiem, że jeżeli... Nothing of value is lost. Ty nawet nie grałeś w tę grę! Ja... propaganda mnie ten... Dopadła. Dobrze, to jeszcze cię muszę namówić na replay Chrono Triggera w takim razie. Jasne, ale ja bardzo Żebyś odświeżył sobie, jak bardzo mid jest ta gra. Ale jak sobie zabierzesz... Znaczy, powiem tak, ja sobie chętnie odświeżę i zweryfikuję swoją opinię. Fair enough. Ja nie mam wrażenia, że nawet jakbym teraz sobie replay Chrono Triggera, to nie uważam, że taka jest jakkolwiek niedobra. Znaczy, ja pewnie też, ale nie szkodzi... zobaczyć, wiesz, i w najgorszym razie będę się dobrze bawił, no. O nie. A, tylko nie to. Ta. Moja największa słabość. Zabawa, nie! Nie. Nie, tylko nie fan. Mam wrażenie, że niektórzy członkowie serwera tak o mnie myślą, że u mnie jest dosłownie o nie, tylko niedobra zabawa. Na przykład ta jedna osoba, która wyszła, ej? Tak. Doskonale. I fucking hate fun. Sylwio, niestety nie odpowiem ci na to pytanie jako pośrednik, ponieważ obecnie jest w pracy, więc nie zapytam, bo nie będę przeszkadzać. A Boże, wyobraź sobie pracować po 18 w sobotę? No, sklepik. Nie, no wiem, po prostu się śmieję, że nieludzkie warunki... Jak to tak w weekend pracować? To czy ty nie podpisałeś przypadkiem cyrografu dopiero co? Nie jestem pewien, czy to jest coś, co powinienem mówić na wizji. Aczkolwiek przyzwyczaiłem się już. Jest to na tyle vague, że nie wiadomo, o co chodzi. W kontekście. Poza tym ja ci mówiłem, ty musisz zaznaczać, że są rzeczy, których się nie mówi na wizji. Dla mnie wszystko jest fair game. Dla ciebie tak. No właśnie, jak ja nie wiem, to nie znaję, że wszystko loka, jest fair game. Na tym streamie może myśleć inaczej. Wiem. Can you stop being an ass? Właśnie, Sejk, mam wrażenie, że przyjście na przerwało ci opowieść o naszych wspaniałych historiach dzisiejszych. Mogło tak być. My bad. Więc nie no wiem, teraz czy... poczekaj, bo jestem, mam dobry run, więc... moment. Oho. Znaczy to pewnie nie potrwa długo, nypy. Doskonale. Zamieniam się w słuch. To... czekaj tak tutaj, trwaj. Queen Grasz... Marika wants us to suffer. Unto Eternity? Pamiętaj, Tate. Dobra, kolejny Edition, jeżeli dobrze pamiętam. Converted Cringe Tower. Okej, okay, skończyło się. Dobra, opowieść. Więc Shinji ostatnio zarzucił mi taką stronką, która się nazywa Atsuch, Archipelago. I ta stronka pełni funkcję takiego randomizera obejmującego wiele gier. To znaczy można zrobić tak, że bierzesz sobie dwie gry i ten randomizer bierze ci łączną pulę itemów z tych dwóch gier i ci ją rozlosowuje pomiędzy te gry, bez rozróżnienia, z której gry coś jest, nie? Więc możesz mieć na przykład w Dark Souls 3 możesz mieć, nie wiem, chip bojowy Bass Plus, który ci leci do Battle Networka, w którego ktoś tam gra w tym samym momencie. A w Battle Networku możesz mieć, nie wiem, Soul of Champion Gundyr. O ja pierdolę. Leci w tym momencie do drugiego gracza. Więc koncept był taki, żeby właśnie zrobić sobie tego typu randomizer, że jeden gra w jedną grę, drugi gra w drugą i sobie tak nawzajem pomagamy. To brzmi zajebiście.
To jest zajebiste, to jest naprawdę świetna rzecz. To jest, jak graliśmy sobie trochę, jak już ogarnęliśmy. Tak, bo ogarnianie tego od strony technicznej było dość skomplikowanym wyzwaniem i nie będę tak. Sevik zajmował się większością od strony technicznej. Nie powiedziałbym. Myślę, że wyszło... To ty ogarniałeś zdecydowaną większość. Ale ty ogarniałeś Souls od... Tak, kurwa! No, dobra gadka. Ja pierdolę! Od strony Soulsów ogarniałeś dużo. Ja czekałem, kurwa, aż mi się ściągnie ten depot. To prawda. Home depot? Przecież mam wrażenie, że ta batena tutkowa część była dużo gorsza. O Boże, weź. Znaczy, powiem tak, bo... Właśnie mam wrażenie, że ze względu na to, jak działa ten randomizer, to trzeba dużo bardzo rzeczy wykonać, żeby on działał należycie, bo mamy sobie... Od czego by tu zacząć? Każdy gracz, znaczy każda gra musi mieć swoje ustawienia randomizacji, więc jak grasz jednocześnie w DS3 i w BN3, to jeden gracz musi mieć plik... Cześć, Oxide! Jeden gracz musi mieć plik z Soulsów, który będzie grał w Soulsy, a drugi z Battle Networka. Te pliki trzeba wygenerować i je się później wrzuca na serwer, który jest generowany przez tą stronkę Archipelago. Tam się klika start playing, czy tam coś. Wrzuca się te dwa pliki łącznie i gra tworzy serwer, który te jakby dwie konfiguracje obejmuje. I potem trzeba się podłączyć pod ten serwer do odpowiedniej gry. I w Dark Souls 3 działa to o tyle prosto, że jest sobie klient, którego się ściąga w formie pliku DLL. No, jak się odpala Dark Souls 3, to wyskakuje ci wiersz poleceń, w który wpisujesz po prostu tam connect, strona, serwer, nazwa gracza i ewentualnie hasło. I tyle. I się łączy. Z kolei w Battle Networku 3, bo ten randomizer też obsługuje ograniczoną liczbę gier i BN3 jest jedynym Battle Networkiem tam. Trzeba mieć emulator, trzeba mieć ROM, trzeba wgrać ten plik z konfiguracją na serwer, potem po wbiciu na serwer ta strona generuje ci patcha. Musisz tego patcha ściągnąć, potem przez klienta, przez aplikację tej strony, którą ściągasz, ten patch się wgrywa na ROMa, generuje ci nowy ROM. Potem z poziomu emulatora musisz wgrać jakiś skrypt, który również jest w tej aplikacji. I potem jak grasz ten skrypt, to przez klienta łączysz się z serwerem. I jeszcze musisz to zrobić w dobrym momencie, bo inaczej gra ci odczyta, że ukończyłeś randomizer i nagle czymś dostaje 190 przedmiotów w swojej grze. Potwierdzam, dostałem jakieś połowę rzeczy, które da się zdobyć w Dark Soulsach po rozpoczęciu rana. Ja pierdolę, ale udało się. Po próbach, po mnóstwie prób i błędów się udało. Niezaprzeczalnie nam się udało. Brzmi jak świetna zabawa. I mean, tak, ogarnianie tego jest skomplikowane, ale jak już się ogarnie, to... A sama zabawa jest fantastyczna, jakby... Zwłaszcza jest jedna super rzecz. Przynajmniej te gry, na których graliśmy, czyli DS3 i BN3, mają swoje trackery. I te trackery pokazują ci, jakie itemy musisz sprawdzić. Czyli na przykład w BN3 masz spis każdej mystery daty, którą musisz podnieść. Czyli możesz sobie sprawdzić, czy czegoś nie pominąłeś. Innymi słowy. I jest to o tyle dobre dla graczy, którzy na przykład się mniej orientują, że nie muszą tak szukać na ślepo, tylko mają spis. Dobrze, jak ktoś to chciałby mieć Pokemona, jakbym chciał kiedykolwiek coś podobnego robić. Well, Pokémony też są randomizowane. Wiem. Więc... I są w Archipelagu dostępne? No właśnie, o tym mówię. I pewnie też mają swój tracker. Nie wiem, czy widzisz jakaś tej jaskini? Ta, to jest to Archipelago GG. Więc rzecz jest naprawdę, naprawdę świetna i możecie być pewni, że przy którejś okazji będzie jakiś stream, który będzie tą technologię wykorzystywał. By the way, Shin jest Messenger w grach, które są obsługiwane. Potwierdzam, jestem Messenger. I z czym go można zgrać? Ze wszystkim, co jest, obsługiwane. To nie jest tak, że parami są połączone? Nie. O kurwa. Espeza, no możesz to łączyć się dosłownie w losowe pary. Matko jedyna. Znaczy na podstawie tego, co tam jest oczywiście, tak? No domyślam się, ale
Rozumiem. What the heck? Znaczy jestem osobiście zdania, że lepiej by wychodziło, jakby łączyć podobne gatunkowo tytuły, że jakiś na przykład Metroidvania z Metroidvaniami, tak? Ale ten, ale też nie mówię, że to jest PSW. Czy ja mam za mało kluczy? Ja mam za mało kluczy, prawda? Nie mam za mało kluczy, doskonale. A co tam jest wspierane? Blasphemous jest wspierane. Słuchaj, Shin, Blasphemous i Messenger. Właśnie chciałem powiedzieć, Blasphemous i Messenger brzmi zajebiście. Castlevania. Chociaż w dwójkę bym wolał. Blasphemous 2 i Messenger. To by było dopiero. Dwójki chyba nie było. Goddammit. Są pierwsze dwa Doomy, jest Factorio, jest pierwszy FF, jest FF Mystic Quest, jest Hollow Knight. O kurwa. Jest... Mi jest trochę smutno, że Castlevania tam praktycznie nie ma, bo to jest 64 chyba tylko? No. 64 tylko. Kingdom Hearts 2 baby. Savik, my kiedyś 5. musimy zrobić, jak tak. Ja już będę jak już będę mieszkał nie w akademiku, tylko u siebie, to robimy kiedyś Hollow Knight i dowolne Soulsy. Chłopaki, potrójny randomizer. To nie jest ograniczone. Shinji Soulsy, Shin Hollow Knight. Da się na 3? To się da się na 3. Z tego co czytałem, to maksymalnie chyba do 30 osób wtedy obsługuje. Jezu. Ja. Okej, okay, to się da na 3, dobra. Więc chyba robimy na 3. Trzeba by było gry o podobnych długościach wziąć. No. A, no ja bym musiał jakoś to streamersko ogarnąć. Czy ty byś po prostu jakoś setupował streamowanie ekranu w naszych... Znaczy, gdybym to streamował, to jakieś tam doświadczenie mam w ściąganiu obrazu z Discorda. Okej. Okay. Mhm. Ale na Discordzie możesz oglądać jednego streama na raz. Nie. Więcej? Nie? Możesz więcej. Naprawdę? Tak. Tak robiliśmy na przykład wyścigi. No, my wyścigi ogarnialiśmy, jak wszystkie, nie byliśmy. Wszystkie nowożytne wyścigi robimy w ten sposób. Tak, tak. O, okej. Okay. Jak nie byli... No to nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że to zmieniali. Mm. A widzisz. Da się, da się. Bo kiedyś można było oglądać jednego naraz tylko. I ja z racji tego, że mało oglądam rzeczy streamowanych przez kogoś, to nie wiedziałem, że to była zmiana. Mhm. Okej, fair enough. Dobrze. Tylko właśnie trzeba było sobie wybrać, trzeba było właśnie jakoś sobie gry dopasować. No, Hollow Knight to jest moje specialty area raczej, więc... DS3 to jest Shinji'ego specialty. Mhm. To jest nasze specialty tak naprawdę. Ja nie, u mnie to zależy, jak by działały poszczególne randomizery, bo na przykład widzę siebie robiącego Hearts 2, ale na jakiej zasadzie? Bo na przykład BN3 działa tak, że jesteś wrzucony w endgame'owy stan, a? Tylko dostęp do poszczególnych lokacji jest ci blokowany przez key itemy. Okay. I twoim celem jest zebrać jeden key item, który ci odpala ostatniego bossa, on jest odgradzany przez inny zestaw key itemów i te key itemy są porozsiewane po świecie, nie? Mhm. I żeby dostać się do poszczególnych lokacji, no to potrzebujesz jeszcze innych key itemów, które... No generalnie jest to tak, że nie musisz robić fabuły, ale musisz odblokowywać miejsca tak, jakby były odblokowywane w fabule. O, jestem ciekaw, jakby to w Hollow Knight'cie wyglądało. Wydaje mi się, że w Hollow Knight'cie akurat jest normalnie. Po prostu no właśnie, BN3 jest... Właśnie wydaje. Wydaje mi się, że Metroidvania nie da się spokojnie zajść, tak, że normalnie wszystko odblokowujesz. Po prostu BN3 jest tak, że fabuła i ten taki fabularny progres trochę zajmuje, więc usunięcie tego całego fabularnego... No jasne. Fabularnej otoczki po prostu robi randomizer i enjoyable, i całkiem playable w rozsądnym czasie. Okej, okay, to było nie pamiętałem. Więc generalnie jestem zaskoczony, jak bardzo przemyślane są te... Brzmi zajebiście! No, te rozwiązania w randomizerze. Nie no, to trzeba się... to zrobić kiedyś. Nie zdziwię... Tak! Okej, okay, to jest tak jak myślałem, że Hearts 2 działają w oparciu o ten mod Garden of Assemblage, że... Jesteś w tym miejscu, masz jedno hub miejsce, z którego masz teleporty do wszystkich lokacji od razu. Mm. Tak, na modłę tego, jak się walczy z organizacją tak. W bonusie, nie? Tak. Okej, okay, to ma sens. A już ja kocham tego bossa. Weapon Art się chyba nie będzie odbijał? Ale nie będzie, ale wciąż im nie dodaje jakoś wybitnie dużo. No, ale to zawsze dwa hity. Więc wydaje mi się, że
jest... moglibyśmy spróbować zrobić ten Hollow Knight Souls 3 Hearts 2 w takim układzie. Zwłaszcza, że Soulsy mają... Hearts'y też mają gigantyczne opcje kustomizacji. What is randomized? Chests pop-ups, get bonuses form levels, summon levels, coraz levels, keyblade, stats, keyblade abilities. Jesus. Chyba dosłownie wszystko. Znaczy keyblade stats brzmi paskudnie, a abilitki spoko. Chyba ale... sweet memories jako twój najlepszy keyblade. O tak. Można by też poki, to prawda. Przy czym w Pokemonach zawsze się trochę boję, że będzie wymagana znajomość ukrytych miejsc przedmiotami. Bo kojarzy mi się z automatu ten run, który był na GDQ ostatnio, że GDQ. Że chłopaki robili koopowego runa, że robili tego samego seeda i szukali sobie przedmiotów, które są potrzebne, bo tam potrzebowali 16 oznak w sumie znaleźć. O czym mowa? Jest taka fajna scena Archipelago, gdzie można robić takie łączone randomizery, że ludzie sobie nawzajem znajdują rzeczy. Tak. Polecam Rogue'a sobie nadrobić ostatnie 10-15 minut streama, bo dużo fajnej gadki było w tym temacie. Tak, i to nie mamy na myśli naszego zwyczajowego good talk, tylko faktycznie jakby ciekawą rzecz, o której nie wszyscy mogą wiedzieć. Na przykład ja o niej nie wiedziałem i się dowiedziałem właśnie przez ostatnie 10 minut. Ja pierdolę, taki freeway randomizer, ale to był banger. Nie będę komu powiedziałem o tym Sevikowi na zasadzie, ej słuchaj, mam głupi pomysł na 24 godziny Steam. Doskonale. To jest zajebiste, cyk. Nie no, ja mam lepszy pomysł, chłopaki. Z doborem gier. Chociaż nie, bo Sevik byś dostał swoje specialty area i by był problem. Bo pomyślałem o tym, żeby Shinji'emu dać DS1, a mi DS2. Nie ma DS-ów poza tylko. Tak, jest tylko... No. Uwierz mi, też mi smutno z tego powodu. To by było fajne. O, no. Zresztą... Ciekaw jestem, jak świeży to jest projekt, bo nie dziwię się, jeżeli lista gier jest po prostu na bieżąco całkiem obiektywna. Tak, no, pamiętajcie, że zanim ja zacznę mieszkać sam, to jeszcze trochę minie, więc... Wiem, że widziałem informacje o nim jeszcze z 22. Okej. I że wtedy już ludzie pisali o tym w kontekście DS3. O, no to musiała być jedna z pierwszych gier, jakie robili. Albo po prostu projekt już chwilę jest. Czy ja to coś jeszcze mam do kupienia? Doom i Undertale. Znaczy domyślam się, że trzeba... Aż zobaczę, co tam jest. Przypomnij mi, kto proszę, jak będzie... Wiesz co, jeżeli chcesz nawet zrobić to na bieżąco, to możesz po prostu wejść w sekcję wodów i to, co do tej pory zostało przestreamowane, tam jest. Powinno być. Przynajmniej. Możesz to sobie dać z odtworzenia nawet teraz. Boże, odwieczny problem z tą lokacją. Czy w tej części, która jedzie do windy, coś było, czy nie? Chyba nie. Na razie ta lista gier jest całkiem krótka, ale no, mamy Hollow Knight, DS3 i... Co mówiłeś sobie? Kartcy dwójkę. Kartcy dwójkę, no? No, to brzmi dobrze. Tak, pod kątem takich specialty area na pewno. No, ja bym musiał wejść w swoje Hollow Knightowe zone, ale... I pójść takie, chłopaki! Co znaleźliście? Help me! Wysyłam komuś przedmiot! Chłopaki! Yep. Przesyłeczka. Tak jak ten. Jak robiliśmy teraz, to Shinji był taki. O, Sevik, wysłałem ci coś. Sevik, bo też nie we wszystkich grach widzisz, co komu wysyłasz. O! Ciekawe. W DS3 dostajesz po prostu... Ja dostawałem Prism Stone, jak wysyłałem Sevikowi też. Więc widziałem, że dostałem coś, co do Sevika pójdzie, ale nie wiedziałem, co to jest. Więc musiałem Sevika pytać, ej, Sevik, co dostałeś? Okej, jasne. A ty w Benchy widziałeś od razu, czy dajesz loga? W DS3 widziałem od razu. W Benchy. W Benchy widziałem od razu.
No a tam gra ma ten łatwo chyba customizable po prostu okienka z tekstem. Aha, pewnie tak. Customizable, I fucking swear to God. No zajebałem się trochę, Customizable. Akurat nie będę kłamał, że customizable jest niewygodnym słowem do tłumaczenia na polski. Dostosowywalne? Tak, to jest bardzo dobre tłumaczenie. To jest tłumaczenie, które zawsze mi odrobinę nie leży z jakiegoś powodu. W sensie, bo jest bardzo blisko tej głupiej końcówki able, którą mówisz po polsku w sposób able, ale no, nie mam chyba, nie mam chyba innego pomysłu na to. Modyfikowalne też mam wrażenie, że nie do końca oddaje sens. No właśnie, bo customize to jest bardziej dopasowywanie pod siebie i to implikuje, że dopasowujesz coś pod siebie niż albo pod jakąś konkretne kryterium niż modyfikowalne, bo modyfikowalne implikuje, że ogólnie coś możesz zmieniać. Moim zdaniem przynajmniej. Mhm. No chyba... No bo nie wiem jak inaczej w sumie. Ja mam tego jeszcze nie wiem. Dostosowywalne brzmi jednocześnie najpełniej oddaje, ale też brzmi trochę kwadratowo. No, brzmi strasznie dziwnie dla mnie. Dopasowywalne. No to samo, bo to jest problem z końcówką, a nie z całym słowem. Nie w tę stronę, bo ja chcę być tu. Cieszy mnie, że znowu po prostu gadamy o wszystkim, tylko nie o tym, co się dzieje na ekranie. Ja się nie ogarnia. Bo na razie się niewiele dzieje na ekranie, to jest w tym rzecz. To też jest opcja, ale jest standardowy podcast. Aha. Był jakiś czas temu o niuansach języka polskiego, teraz jest to technologii giereczkowej. Tak, jestem w tym miejscu. Czego tu nie ma? Czekaj. Jak to jest? Wait, what? Czy to jest jakiś 5 pięter? Oczywiście, że to jest 5 pięter niżej, zajebałem się. Nice. Kto ze wspominających znamiony jest z kanałem Fertek na tubach? Ja nie osobiście. Również ja kojarzę. To jest ten kanał, gdzie przychodzą śpiewacy i wykonują utwór za jakby pierwszym razem. Stąd też nazwa ten kanał, w sensie, że pierwsza próba wchodzi na ten. Na zasadzie, że oni nigdy tego nie trzeje, jak rozumiem? Nie, chodzi o to, że wykonują swoje utwory, tylko przychodzą do studia i po prostu śpiewają i to, co wyśpiewają za pierwszym razem, to idzie na ten. O, fucking hell, to by było. To jest moja jedyna słabość dosłownie. Ja muszę, jak coś próbuję zaśpiewać, to potrzebuję parę razy, żeby ogarnąć, jak moje gardło to przyjmie, bo ja nie umiem, jestem kompletnie zielony technicznie, ja nawet nie opanowałem umiejętności śpiewania, kurwa, z brzucha. Ja wszystko robię, kurwa, head voice'em i mnie to denerwuje. Ale właśnie dlatego muszę się w takie rzeczy bawić. Ja rzadko śpiewam ogólnie, więc... Jakby lubię sobie dla siebie pośpiewać, ale... Wiem, że nie nadaje się do śpiewania jako tako, więc walcz śpiewam. Nie, no następnym razem robimy karaoke. Tak samo jak ostatnio. Cześć, co? No, znowu quiz cały dzień? Ostatnio było sporklowanie. Tak. Zbyt silne. Dobra. Kurwa, Jacek, ty, powiem tak, twoje streamy z Eldena są magiczne dla moich skilli, dla mojego skilla grania w Ultra Killa. Mówisz? Aby ty w Ultra Killa jest ten słynny archipelago koop. Yes. Doskonale. Czy ja coś jeszcze pominąłem w Liodni? Mam ochotę powiedzieć, że nie, ale nie jestem pewien. Znaczy na pewno mam do zrobienia tunel i te. I Karia Manor jeszcze, to tyle wiem. I mam kościółek do pojęcia. Po którędy będzie do kościółka najszybciej? Karia Manor to takie przyjemne miejsce. Ach, zero rzeczy, które chcą cię zabić. Te, podają ci rączkę na dzień dobry. Shin, bo ja tu się zawsze jebię i może ty bardziej kojarzysz, jak tu się najszybciej schodzi do tego lasu. Tak, ja jestem famously kojarzący Elden Ringa człowiek. Przesuń mapkę w prawo. Nie chcesz zejść z... Poczekaj. Że tędy? Od prawego Grace'a. Od prawego Grace'a w lewo i tym... Tak. Od katakumb? A nie, o Jezu, bo to jest na dole. To jestem tak, wiem już. Chyba stąd, no, muszę.
A, no to powiedz od tego, z tam Church of Inhibition to się nazywa? Chyba tak. Church of Inhibition. Właśnie, że to jest, tak, to jest Inhibition. Zastanawiam się przez tyle, czy ten żółwia nie jest... Ale nie, tam to jest Church of Vows. Church of Vows, bo jest Miriel Pastor of Vows. Yu-Gi-Oh! To jest coś, co zdaję sobie sprawę, że prędzej czy później chciałbym obejrzeć, ale jednocześnie mam bardzo silną awersję do oglądania rzeczy, które mają 50 plus odcinków. Nie wiem, nie potrafię się wziąć i przemóc. Ja bym teraz tak miał, aczkolwiek wyrosłem na Bleachu, więc... No, ja wyrosłem na Dragon Ballu i Naruto. Ja kurwa kocham Bleach, I fucking swear to God, my God. Więc to nie jest tak, że ja od zawsze mam problemy tego typu, ale teraz jakoś... Nie wiem, ciężko mi to wcisnąć. Ja jestem... Nie wiem, czemu dawałem się jakieś 5 razy, że tam grafit. Ja jestem ślepy dzisiaj. Bo kwiatki strzelają świecącymi rzeczami? Pewnie tak. To jest... Mauzoleum. Czy ja stąd zejdę w miarę bezpiecznie? Tędy chyba da się zejść. Tak. Znaczy nie jestem pewien, że tu schodzę tam gdzie chcę, to jest mój problem. Bo tutaj chyba wciąż może być za wysoko, żeby spaść. Odrobinę. Tak, może troszkę. Tylko jak się tam schodzi w takim razie? Myślę, że wiesz, troszeczkę tam finezji w lądowaniu i dasz radę. Tak? No. Gdybym miał nieskończoność synarków, to bym się z tobą zgodził. A, masz odpalonego teraz? Tak, nie wiem, jakoś lubię ten... Te darmowe 40 poziomów. Mhm. No tak. Ma to sens. O, tam tyle. Bo pamiętam, że od dołu da się wejść. W ogóle, jak masz runarka, runę Godryka i Sila... To jest 60 poziomów za darmo. 60. Jeszcze są przedmioty, które ci dają staty, przecież. Banter. Ja teraz na przykład mam Erlum, który daje mi 5 wave. Więc ja ten... Teoretycznie możesz chyba dwa Sorcile na nas... No właśnie, przecież jest Mariki i Radagona. Nie. Tutaj możesz na nas Skarskiwa i Sorcile nosić, czy one się wykluczają, bo nigdy nie pamiętam. One się chyba wykluczają. One się chyba wykluczają, ale chyba dwa Sorcile możesz nosić jednocześnie. Dwa Sorcile pewnie możesz, jest ten, jest tu... Do jest tych Golden Orderowych Ash of War'ów daje ci też tego samego buffa co Runark. A propos wplatania angielskich rzeczy do polskiego Golden Orderowych Ash of War'ów. Nie grałem w Elden Ringa po polsku. W ogóle to jest jakoś, jakby ja wiem, że więcej sensu ma tłumaczenie Golden Order tak jak jest w grze jako złoty porządek, no bo to nie jest tak jak Order of the Phoenix w Harry Potterze. To nie jest żaden zakon, nic takiego. Tak, aczkolwiek złoty zakon brzmi w chuj surowo. To trochę kolci, zwłaszcza, że ten, że to brzmi trochę też, znaczy... No. Może nawet nie tyle, że brzmi, co ma się wrażenie, że to jest takie przynajmniej po części religijne. Tak, ja jak zobaczyłem, gdzieś mi mignęła, zanim jeszcze tam doszedłem, nazwa Radagon of the Golden Order, to byłem święcie przekonany, że on jest przywódcą jakiegoś złotego zakonu, zanim jeszcze poznałem lore. Czy używanie Golden Orderowych Ashenfallów to złote doświadczenie? Doświadczenie? Tak, zdecydowanie. Szarzało na dodatek. Jest. XDD. Cieszę się, że zostałem do zmiany. No, dobrze kojarzę, że stąd się wchodzi. Tędy. Byłem bardzo blisko, żeby powiedzieć. Ja oduczyłem się mówić ostatnio. I trochę mnie to w steak? Jest? W steak. Jakoś kogoś tady zniewał 3-5 w Pyrotetis? Czym Pyrotetis cię skrzywdziło? Absolutnie nie. Mów. Pujo Pyrotetis brzmi jak gra, która robi wszystko, tylko nie krzywdzi gracza. Au. Tak, to prawda.
Ja absolutnie za to nie jebię kogoś, kto designował 3-5 w Ace Attorney. Yes. The GOAT. Yep. Znaczy, już nie. Ostatnio sporo godzin w pracy spędziłem ze znajomą na obgadywaniu spraw w Ace Attorney i tier listowaniu ich. Widziałem i są tam zdania w jej tier liście, których absolutnie kurwa nie podzielam i niektórych nawet nie rozumiem. Znaczy nie, to była znajoma znajomej, a nie ta znajoma. A, okej. Dobrze, daj trzecią tier listę w takim razie. Musiałbym wejść na ten, na czat robocze, w tej chwili nie bardzo mogę. A, jasne. Możesz wysłać w poniedziałek. A jak się przypomnisz, to spoko. No nie będę miał co robić w pracy pewnie. To brzmi jak typowy dzień w typowej pracy. Mhm. Znaczy pewnie będę miał, ale... No dobra, trzecia od końca rzeczy do zrobienia w Liurni. Jeszcze tylko dwie. Wiadomo w jakim tempie się to robi wszystko. Tak. Pamiętajcie zawsze, drogie dzieci, że nagrodą za szybko i dobrze wykonaną pracę jest więcej pracy, więc po chuj się spieszyć. Yep. Prawda? Póki szefostwo mówi wam, że wszystko jest okej, okay, to nie ma powodu, żeby robić więcej. Przyspieszać w jakikolwiek sposób, no. Nie dostanę explicitly polecenia, żeby coś szybciej zrobić, to tego nie zrobię szybciej. No ja mam tak samo, jak szefowa nie przyjdzie, nie powie mi to jest na wczoraj, to dla mnie wszystko jest na jutro. Enjoyuję tego doskonale. To już się stało tak popularne, że już nawet... To nie czyni tego wyrażenia poprawnym, ale już nie boli mnie aż tak jak niektóre inne rzeczy. Czy Carrion Retaliation było jakoś bardzo paskudnie ukryte tutaj chyba? Carrion Airward? Ty jesteś do zbicia, okej. Fine. Myślałem, że to MPS-kę można pogadać. Complete Carrion Retaliation. Reinwentowanie Jezu. O, coś jest po angielsku, więc brzmi lepiej. True. Nie. Wiem. Nie zgadzam się, aczkolwiek język angielski brzmi bardzo ładnie. Ja tak często słyszę, że coś brzmi lepiej, jak zapytam dlaczego, to że po polsku brzmi gorzej. A dlaczego po polsku brzmi gorzej? Bo po angielsku brzmi lepiej. Dobra gadka. Yep. A, by the way, nie mogę użyć Ashopa na tą rękę przez połowę czatu, bo mnie wybija. Nienawidzę tych zajebanych rączek. O, druga. Nice. No hands. Wiesz co, czekaj, bo one są na ogień podatne. Actually too many hands. Jak już mówiłem. Oj. Le hands. A jest mi tak kurwa źle przez tą grę piątą. Którą? Wczorajszą czy dzisiejszą? Dzisiejszą. Myślałem, że wczorajszą. Nie kibicuję, czy to... Nie kibicujesz europejskim zespołom? Jak ci nie wstyd? Nie jestem fanem, nie jestem jakimś turbofanem Jitu. Szacuję. W sensie jestem większym fanem niż byłem tego Goated składu, bo nie lubię Perksa. Kozi skład mój ulubiony. Ale... O, ciekawe co to? Nie no, jakiś ładny płotek, czego się spodziewasz? Czego się boisz, chłopcze kolego? Już niczego. Bo spalam to gówno. Spaliłem rączkę, ponieważ lubię palić rączki. Te rączki nadają się tylko do spalenia. O tak, jedno z trudniejszych słów do wymówienia dla nie-native'ów. Które? Jest na czacie. Krągwróżek? Tak. Doskonale. Właśnie to miałeś wymówić. Przecież... These seem to be energy sources.
I've never seen this top man. Mam ochotę powiedzieć, że w tej lokacji nikt nie ma i mogę po prostu przebiec, ale jednocześnie nie powinienem pójść z tą lokacją. Good. W tej lokacji są tylko skodysyjskie dączki. To jedyne, co muszę wiedzieć. Nie obchodzi mnie, że zaraz spadnie tuż za mnie i będzie mnie gonić. Albo będzie tutaj. Nie. Odmawiam. Ile mam inta w ogóle? Za mało, doskonale nie będzie mnie kusić. Bo tak sobie przypomniałem, gdzie jestem. I to jest takie miecz balansu i zabawy? Miecz balansu i zabawy? Czy nie znowu się wyciszą? Chyba tak. Chyba przymusowo się wyciszył. A, okej, okay, jeszcze lepiej. Bo zastanawiałem się, czy on wie, czy nie wie, potencjalnie. Halo? Hello? Jest. Hello, co tam? Jak się boisz, przyjacielu? Rozumiem. Przyjacielu! Rozumiem. Nie! Rozumiem. We're losing him! Rozumiem, że się nie bawi. Now! Oj, this is cursed. To jest absolutnie przeklęte. Potwierdzam. I fucking swear to God. When I evolve, I'm going to kill you all. Yes. Ten magikat nie przestaje mnie bawić. Nigdy. Testuję tę kamerkę. Odważny. No to i słusznie. A my nie wiem, czemu wcześniej nie testował Bifet. Bo działało w miarę dobrze to ten headset, dopóki się nie okazało, że jest auto silencer. Dopóki się nie okazało, że nie jest. Tu się spadało chyba. Bo ten dzień, kiedy Sylwia faktycznie ma dosyć wszystkiego i tylko takie I fucking swear to God. Takie I'm done with y'all people's shit. Kiedy nawet Sylwia zaczyna przeklinać. Wie, że jest niedobrze. Boże, to nie solsy, nie schodzę X-em. Chłopaki, lampka się świeci w kamerze, czy to działa? Go! To działa! To działa? Let's fucking go! No. We are so fucking we back. We got this, man. We got this by the ass. We are so fucking back. Teraz na pewno się nie wyłączy, jak wyjmę, jak wysunę napęd, prawda? Nie powinno. Chłopaki. Te? Słychać. O, słychać. Działa. Let's go. Doskonale. Chłop wysunął napęd i przeżył. We got this. Tak. Wracając do tego, co chciałem powiedzieć. Tak. Pamiętasz jeszcze, co chciałeś powiedzieć? Tak, pamiętam, bo chciałem pomóc w wypowiadaniu słowa wcześniej po angielsku i ja sobie utarłem, że będę wypowiadał akcentując to, podkreślając, że tam jest i w tym słowie. I ja to wypowiadam jako earlier. No, z takim lekkim podkreśleniem tego i, że w spowolnionym tempie wyjdzie, że to jest earlier. No bo to, nie chce mi się bawić w akcenty. Ale to by. Całkiem. No bo najwygodniej mi nie plącze mi się język, jak mówię coś szybko. A jednocześnie nie robię takiej głupoty, że mówię earlier jak niektórzy. Wyobraź sobie wymawiać angielskie słowa niepewnie. No, więc mówię. Couldn't be me. Tak. Ty i kindred, no. Nie, słuchaj. Kindred. O ja pierdolę. O, co za okropny dzień, żeby mieć uszy. Przepraszam, musiałem. That's why he's the goat. Co za okropny dzień, żeby mieć uszy. God damn it. Ja to po uszu, czemu nie uch? Uch? Uch, to był taki tam czar w tym. Tak, to była runa w TB. Doskonałe. Ultimate healing runa.
Ostatnio w Tibie grałem, dobra, nie powiem, że aż tak dawno temu, ale ostatni raz tak aktywnie i długo grałem w Tibie jakieś... Wtedy, kiedy był incydent chyba ze skillowaniem. Nawet nie myślałem o tym, tylko tak jeszcze bardziej ambitnie i aktywnie. Ale to, znaczy to było w miarę aktywnie, dopóki nie wydarzył się incydent ze skillowaniem. Co? Shinjiego zbanowali za to, że wykonywał mechaniki gry, basically. Tak. Doskonale. Jak to się stało? Bo nie wiem, czy kojarzysz, jak działa levelowanie w TB? No, absolutnie nie. Więc generalnie masz raz, że expa, a dwa, że poziomy umiejętności, jakieś tam poziomy magii, władania bronią i tak dalej. No to wiadomo, poziom normalny się wbija za zabijanie rzeczy i tak dalej. Teraz chyba jeszcze za questy się jakoś tak dostaje, ale nie jestem pewien. A poziomy te pozostałe, no to takie standardowe FF2 tier, że po prostu używając. Więc normalną strategią na wbijanie poziomów jest, że idziesz sobie do jakiegoś nieuczęszczonego miejsca i aftysz, zabijając rzeczy. Znaczy zabijając, bijąc je za śmiesznie niskie obrażenia. No tak. Albo za zerowe. Ej, kurde, bo ja mało HP. No i zazwyczaj się robi po prostu ławcząc, no i najwyraźniej komuś się to nie spodobało i zostałem zbanowany, bo myślę, że botuję. Bo wiesz, robię to co nie na zasadzie biję jakieś tam krasnoludy, jeżeli nic się nie dzieje, to idę robić coś innego w tym czasie, bo co mam robić, patrzeć jak się biją. I najwyraźniej zostało uznane, że botowałem, no i... No i chuj, no i cześć. No, jak do nich napisałem, to mnie odbanowali, ale stwierdziłem, że ja to pierdolę. Miejmy... A, bo teraz zobaczyłem, że był temat wcześniej słowa elaboracja. Nie wiem, jak się używa angielskiego elaborate, to dla mnie to jest rozwinie, a nie... To się nie wiem, nie stosuję w ogóle polskiego elaborować. Też. Jeżeli to jest słowo w słowniku języka polskiego. Już nie kojarzę, żeby ktoś mi mówił elaboruj. Tak, a właśnie tak jak Bricky mówi, że w kontekście odpowiednim to właśnie może być... Oj. Ale to było niespodziewane. Yep. No właśnie. Nie myślałem, czy elaboruj na ten temat. Nie myślałem, że ten kamyk z Glintstone na im przebije mi tarczę. Damn, Kamek got hands. Yep. Yep. No dobrze. Cieszę się, że znalazłem narka przed chwilą. Zawsze mnie bawi w tych soulsowych grach, jak na przykład wracasz do gry, spełnisz się przy jakimś ognisku, czy grajesz czy coś, że napełniałeś się kawałki pasków z tych statusów. No bo gra musi zaksięgować, że masz większe te paski. Wiem, ale to po prostu tak śmiesznie wygląda, jakby na ci wszystkie możliwe statusy chodziły. Tak. Ano. Metalowy tywik, metalowa zębatka? Zębatka, no. Ewentualnie bieg. Skrzynia biegów, oh no. Weź, dzisiaj pierwszy raz jechałem nowym autem. Czy ty znasz skrzynię biegów incydent? Chyba nie. Generalnie graliśmy sobie w kalambury. Oho. Przypomniałem sobie. Parę osób na kalemburach miało tendencję do rysowania rzeczy tak dosłownie, jak się tylko dało. Mm-hmm. Byłem jedną z tych osób, nie będę kłamał. I nie jest mi z tym absolutnie źle. Więc moja skrzynia biegów to była dosłownie skrzynia, w której było 100 metrów, 200 metrów, 400 metrów, 110 metrów. Ja pierdolę. O, ale fajnie. Dzisiaj jechałem z nowym autem pierwszy raz i moja skrzynia biegów jest bardzo... W ogóle to auto jest bardzo twarde w porównaniu do mojego poprzedniego samochodu. But is it dirty and mean? Wydaje mi się, że mogłeś mówić. Nie jestem pewien.
Ja ostatnio jestem on a roll, jeżeli chodzi o takie tego typu... Metalikowe wstawki. Tak. Yep. Czy to się opłacało spadać? Nawet jeżeli to chyba najpierw w ogniskach chcę zgadnąć. Poprzednio jechałem miękkim autem. Tak, poprzednio jeździłem miękkim autem. Poprzednio moje auto miało bardzo luźną skrzynię biegów. I w sensie luźną nie tak, że w sobie willy-nilly te biegi się zmieniały, ale że bardzo, bardzo leciutko musiałem tą wajchą. Ona sama mi praktycznie wskakiwała na miejsce tam, gdzie sobie życzyłem akurat. I to było fajne. A teraz jak się przesiadłem w nowe auto, gdzie ono jest bardzo, bardzo twarde w porównaniu do mojego Seatika poprzedniego i te biegi wskakują tak, że przesuń w lewo, przesuń w górę, nie tak machnij sobie delikatnie rączką. Mhm. Więc to mi zajmie trochę przestawienie się. Jeszcze nie mogę go wziąć do siebie, bo ma opony niezmienione. That's sad. Ale pewnie za tydzień przyjadę, to właśnie specjalnie po auto. Ja lubię, jak jest taki lekki opór na skrzyni biegów, nie wiem, preferencja po prostu. A tu jest bardzo duży, w sensie taki... Bo ja też zazwyczaj z w miarę dużą siłą biorę i mam taką tendencję do tego, że biorę i w miarę mocno te biegi przełączam. O Jezu, co mi przypomina wspaniałe egzaminy na prawko. O tak? Gdzie różnica między samochodem z kursu, a samochodem z egzaminu jest absolutna, nie okropna, jeżeli chodzi o jakieś sprzęgła, nie sprzęgła, skrzynie biegów i tak dalej. To ciekawe, ja nie czułem żadnej na swoim egzaminie, a nie jeździłem na tym samym modelu, ja. Bo zdawałem egzamin chyba na Pandzie, wydaje mi się, a robiłem jazdy na Jarisce chyba. To ja jeszcze jestem chyba w starej daty, bo na Punciakach to biłem. Mm. Nie wiem, czy jeszcze Punciaki gdziekolwiek jeżdżą. Nie wiem. Na kursach. Zastanawiam się w sumie, jak dużo miast ma te kursy na automatach w tej chwili. Podejrzewam, że aż egzaminów chyba nie ma na automatach. A nie wiem. Ale nie powinno być. Doskonale. Polecam się. Też o tym pomyślałem, też kołatało mi w głowie, żeby zrzucić jakiś żart z automaty, jak powiedziałeś o egzaminach na automatach, ale nie mogłem nic wymyślić. O czym pomyślałem? Nie mogłem nic wymyślić. Ale już dzisiaj chyba wspominałem automaty na streamie, więc stwierdziłem, że enough. Enough nie istnieje. Znaczy w przypadku automaty kinda true. O, no. Nie mów tak, Sevich, tak być nie może. To, nie rozumiem. To wyszło do mnie niefetownie? Ja po prostu sobie przypominam te bardzo smutne rzeczy w automacie. I twoje, że... Moje mówienie ci, że the ride never stops i ty bardzo bardzo chcący, żeby ride się skończył. Tak, żeby ride stop. Cześć, jaki. Hello. Hello. W jakim aucie przychodzisz, przyjeżdżasz na egzamin, na takim zdajesz gówno, prawda? Źródło nie było tak u mnie. U mnie na pewno model był ten sam, ale egzemplarz zdecydowanie nie. Siłą rzeczy... No egzemplarz to trudno, żeby ten, trudno, żeby był. Co? Egzemplarz to trudno, żeby był. I mean... Jeżeli z jakiegoś powodu byś robił kurs w Woldzie, nie wiem, nawet czy się da, ale... Nie da się. Ja robiłem jazdy na Fabi i zdawałem na Fabi, więc God bless. O, bardzo, bardzo mi się spodobało to autko, jak nim jeździłem na kursach. Fajnie mi się to prowadziło. Tak, dlatego teraz masz Peugeota, a nie Skody. Ale to nie jest do końca tak, że miałem wybór. Wiem, po prostu. Zresztą też polubiłem się bardzo z tym Peugeotem. Przejmujesz, że nie jest to wielka szkoda? Ja wiem, że ty kochasz swojego graciora, Peugeotiora. O, taki zaraz do prehistorii, znaczy się, że jest najlepszy motyw w grze. Absolutnie. At Luna. I mean, oczywiście mówię tu o... Luna słyszała moją opinię na temat Overworldu z prehistorii i powtórzę to nie wiadomo kurwa ile, ale jest absolutnie chujowy. Ale hejter. Ja nie będę bronił motywu z prehistorii, bo jest jakieś 50 lepszych pewnie na tej ścieżce. True, based as fuck.
Ale Bernd Bobonga absolutnie, kurwa, slaps, to prawda. Slaps. Właśnie, weźcie im przypomnijcie, jak usiądę gdzieś przy grejsie, że mam sobie załadować jakieś 15 nowych speli, bo po co zgarniałem Memory Stone'y. I nawet nie zapomniałem, że... Ciebie potrzebuję... załaduję Loretta. Nie, no nie może być aż tak zapewne. Ej, to odbije dosadne obrażenia. No i nie trafiłeś tym pierwszym tickiem, więc... Yep. O, czekaj, to bije tylko raz? Nie, dwa. Ja teraz zapiłem. No, okay. Raz i drugi. O, to właśnie, okay, dobra. Właśnie o to mi chodziło, że pierwszy tick... Bo ten z bliska, jak wbijasz to w ziemię i potem ten shockwave. Aftershock! Tylko wydaje mi się, że ten... Boże. Że ten drugi tylko nakłada frostbite'a. Ewidentnie zadał jej obrażenia. Znaczy chodzi mi o to, że tylko ten drugi nakłada frostbite'a, a nie, że drugi tylko. Powiedziałeś drugi tylko nakłada frostbite'a i... Tak. A wiem, że miałeś na myśli, że tylko drugi nakłada frostbite'a. Polski ma dość luźną kolejność, jeżeli chodzi o gramatykę, ale w tym wypadku miała ona znaczenie. Tak, w tym wypadku miała znaczenie. To nie jest angielski, gdzie trzeba się trzymać sztywno w miarę, ale... A gdzie masz zdanie i w zależności od tego, gdzie wstawisz słówko only, masz 7 różnych znaczeń. Znaczy nie, ogólnie mam wrażenie, że język polski ma dużo luźniejszą gramatykę na tyle, że możesz zmieniać kolejność i wyjdzie ci coś, co jest poprawne. Nie... Tak, dlatego ja bardzo pokracznie piszę czasami. Może być to niepospolita kolejność w zdaniu, ale nie jest niepoprawna jako taka. Mm-hmm. Dobra. To Loretta mamy z głowy, jest ognisko i muszę sobie załadować parę speli. Loretta z Bone. To nie ta gra. Yep. To jakieś... Wahoo! To jakieś... 7 lat wcześniej? Bardziej się zastanawiałem, ile gier wcześniej. I mam problem, bo... Mam problem, bo Sevik mnie zawsze zaginę, jeżeli chodzi o Bloodborne'a. Czyli to nie przeleża. 2015, DS3 2016. No właśnie, to jest coś, co do mnie wciąż nie dociera. Znaczy dla mnie to jest... Po tym jak pamiętasz, że DS2 i Bloodborne były robione równolegle, to jest łatwe do skojarzenia. No właśnie, to jest ta część, która do mnie nie dociera. Znaczy... Do mnie dociera, jak tak chujowa gra mogła wyjść obok Bloodborne'a, rozumiem? Nie, bardziej to, że... Zawsze mi się wydawało, że Bloodborne wyszedł po DS3. Wiesz co, biorąc pod uwagę, jakie rozwiązania implementuje Bloodborne, czytaj, kurwa, Bloodvayale, to mnie absolutnie nie dziwi, że Bloodborne wyszło przed dwójką. Ale jednocześnie gameplay jest dużo bliższy to jest niż dwójce. Tak. Bo trójka brała ten gameplay z Bloodborne'a. Yep. Ma to sens, niezaprzeczalnie. Czemu nie ma Flank Fantasy? Dlatego trójka jest tak szybka, bo FromSoft pomyślał, Bloodborne był szybciutki i czemu by nie zrobić Soulsów dosyć szybciutkich. Jednak. I to była dobra decyzja. Jedna rzecz mnie zastanawia. Jak okropny jest to spell? Jest to paskudnik. Absolut. Ja nie. Absolute dog shit. The worst. Nie, on jest wręcz przeciwnie, on jest całkiem dobry. Okej. Okay. Dlaczego trzeci nie możesz zapaść dwóch? Bo 3 ma 4! Jestem nie, że pamiętam, że strzelałem to przynajmniej 5 razy z różnych kresków, jak byłem mały. Because 7, 8, 9! Be right back. Opowiedz ci, że to panterze? Nie. Pantera wysiada? Tak samo jest Panda 3. Pantera się nauczy i przyjdzie ponownie. O kurwa, Adula. O kurwa, o Boże, Adula. O Boże. A nie, Farum Adula. To jest ten słaby Adula. This is fine. Jakbym idei tego Adule, który jest na końcu questa, to by mnie pojebało. A tak, bo tam też masz te walki z Adulą. No, a on ma tego paskudnego Adula z Moonbane'a. Czy jak tam się dwało? Zresztą nie. Okrutnik, można by rzec. Nie wiem, czy on tutaj też go nie ma, ale póki co to po prostu spierdala. I przeciwieństwie do pozostałych smoków, które tak robią, on nie pojawi się nagle 5 metrów obok.
O mój święty Boże, Adula jest absolutnie okropny. Not gonna lie. To jest wierzeleni, to jest wierzeleni. Wilko, czy będziesz się mnie czepiał? Te wilki chcą się mnie czepiać. Ale ja się nie chcę ich czepiać. No dobrze. Pamiętam, że jak pierwszy raz byłem w tej wieży, to miałem ogromny problem pod tytułem, że jestem zablokowany i nie mogę wyjść. A, jakim, no. Kurwa, sokiem jabłkowym? What? What? Spojrzałem na czat. Właśnie... Też się zastanawiam. What is blood waffling about? To jest nawiązanie do tego, że nie piję mleka, więc nie mogłem wyjść po mleko? A, nie chodzi o mnie, bo ja dobrze, bo ja akurat byłem okay. Na byryby. Po prostu... Dobra gadka. Jest. Cześć, że odbyliśmy tę rozmowę. Ejo! Oi. I said my name was Rena when I fucking lied. Me when I lie. Da. How could wife lie to me, though? No reason in particular, thou claimest. Jeśli ma alergię na leko? Na jakie leko? Na leczo? To takie... Nie mam alergii. Kurwa! To takie... Leczo wymawiane w zimny sposób? Wyobraźniam sobie, że ktoś napisał leczo przez CH i próbuje tak mówić po angielsku. Leko. 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 ale tak mam. Jeżeli ktoś chce mnie zabić, to wiecie. Nie, kurwa, mleko wróciło z tatą i co teraz, kurwa? Jak silna jest ta twoja alergia? W sumie daj mi na to, nie, ktoś by ci zrobił kawę z mlekiem, to mógłby się wypić, czy kategorycznie nie? Mógłbym, to już nie jest tak jak kiedyś. Kiedyś bym umarł od tego. Aha. Teraz już nie. Ja bardzo się cieszę, że nie mam na nic żywieniowego uczulenia. Najgorsze, co mi się dzieje, to jeżeli zjem za dużo orzeszków, to potem umieram pół dnia, ale alergii nie mam. Bo to też ja powiem, mam... muszę dosłownie za dużo ich zjeść. Ja mam jakąś lekką alergię na orzechy, bo zaczynam mieć pierwszy mój jakby taki tik alergiczny, jak zjem za dużo orzechów, bo zaczynam je nos swędzić. I to jest mój jakby ten pierwszy papierek lakmusowy mojej alergii. I jak wiem, że wtedy muszę przestać. Doskonale. Bo to się robi wkurwiające, bo po prostu siedzę i resztę dnia się drapię po nosie i mam czerwony, jakby chlał wódę przez poprzednie 8 godzin. Tu je Ichi. Tu je Blythe. Albo raczej Blythe. Blythe. Przysięgam, nie ma nic gorszego do wymawiania dla osoby z poza kraju niż jakiś szkocko-irlandzko-walijskie. Irlandzkie chyba. Ketchy! Znaczy walijskie wcale nie są lepsze. Gay Bull, XDD. Ja? Gay Bull? Gaebol, chodzi o Gaebolg, tak? W sensie Gaebolg. Znaczy ja wiem, że przynajmniej częściowo ludzie z tego memują i nazywają to Gaebulcz, ale... Właśnie Notice is your Gaebulcz! Doskonale. Owo? What is this? Do... Gaebulcz. Ja jebie. To jest taki to jest po prostu inne określenie na metaforyczny boner. Tak, najwyraźniej. Dobra, a nie długo idzie spać doskonale. I shall soon enter bed. I'm gonna be cozy as fuck. Nie będę kłamał, ja trochę dzisiaj mam wrażenie, że powinienem szybko iść bed, biorąc pod uwagę... Powinieneś enternąć bed. Biorąc pod uwagę moje wspaniałe nawyki zdrowotne. Ej, słuchajcie... No tak, bo przecież jutro MSI też, więc... Ej, słuchajcie, co powiecie na mądrą osobę, jak powie sobie, no dobra, jak wstanę o tej porze, o której myślę, że mogę wstać, to już nie idę dalej spać i budzi się jakieś 15 minut wcześniej, choćby spał wcześniej jakieś 3 godziny? Absolutny gracz. Jest. Widzisz ten foreshadowing, by the way? To jestem ja w pigułce, by the way. Widzisz ten foreshadowing, który się dzieje tu na progu? Yep.
Mój odwieczny problem teraz. Która wiesz jest wieżą Serulisa i dlaczego ta na dole? Chyba ta niżej, no. Bo jak już 99 tu... Nice. Jak już tu jestem, nie, to mógłbym w sumie ogarnąć. Muszę wymyślić jakieś nagrody za punkty, żebyście mogli mnie czymś torturować. Ja mam 46, więc myślę, że za 50 możesz dać odpowiedź na losowe pytanie z Proligi. Po schemie. Nie spodziewałem się takiego, posłuchaj mnie kurwa bardzo uważnie. Znaczy nie, to jest bardziej na zasadzie nasi widzowie mają wyjebane w ligę. Nie będę dawał trzecie pytanie dla ciebie. Nie oszukujmy się, byłbyś jedyną osobą, która by tego używała. Też bym używał. Let's go. Bullying corner. Kurwa. Bully power hour. Let's go. Wiecie co? Zostawiliście mi tego absoluta, zaraz po niego chyba kurwa pójdę. Bully power hour. Jestem na dobrej drodze, żeby to zrobić. Nie masz bliżej siebie czegoś? Nie masz tego jakiegoś valentinesika? No właśnie, idę zobaczyć, czego odkończyłem. Ja pierdolę. Bro. Bro, to ci nie pomoże odpowiedzieć na pytania z Proligi, bro. Zepsułem go. I broke him. I broke him. Oh no. He's broken. Co? To była ten Pantera. I broken. No dobrze. Jezu. No dobrze. Kolegowie, już nie mam Valentine'sa. Ja pierdolę. Znaczy, co za boler. Znaczy, żeby nie było, ja go sobie tylko nalałem, nie ten, nie wypiłem. Zresztą była go na tyle końcowka, że po prostu sobie go wlałem do kubka. Dla towarzystwa. Nie, nie, bardziej, że ten, że wlałem go sobie do kubka, w którym mam kole. Urlopowiczem bulionu. Ja jestem bardzo przezorny, w wodzie w lodowarzce mam jeszcze dwa piwerka na jakiegoś, na jakiś wieczór. Nie, ja z piwem, a także hej. Ty nie, ja masz jeszcze... po drodze z piwem, no. Ja mam jeszcze naszą rzeźką. Jeszcze nie dopiłeś? Nope. Find Nefeli, doskonale, gdzie akurat Nefeli siedzi, to jest dobre pytanie. Czemu chcesz dać Nefeli, zrobić z niej marionetkę? Znaczy, muszę sobie poprzypominać, które questy mogę teraz zrobić, zanim pójdziemy do Altus. Zrób, kurwa, z Dangitera! To będzie śmieszne. Mam jeden zasadniczy pomysł zrobienia tego z Dangitera. Nie masz Dangitera. Musiałbym znaleźć Dangitera, zanim skończę questline na niej. Bo Seluvis się blokuje potem, po pewnym momencie questa. No tak. A nie, no... Chcesz bardzo teraz skończyć questline na niej? Nie, nie mogę teraz, dopóki nie wejdę do Altus, da. Nie mogę go zacząć nawet. Nie mógłbym się bawić bez alkoholu. Otóż wręcz przeciwnie. W sumie to zabawna sprawa, bo... Ta flaszka już niczego nie została dlatego, że kupiliśmy aż tyle, tylko dlatego, że my po prostu pewnego dnia zapomnieliśmy... Tak dobrze się bawiliśmy, że zapomnieliśmy lać sobie alkoholu. No, podaliśmy sobie raz jakąś jedną małą kolejkę i potem jeszcze kolejne, nie proszę. Bawiliśmy się zbyt dobrze. I żeby nie było dosłownie dzień wcześniej było mówione, musimy wcześniej zacząć pić. O tak, yep. No. Tak, nam po prostu my nie potrzebujemy alkoholu najwyraźniej. Tak, jesteśmy równie mało trzeźwi i bez niego. Wiesz co? Znaczy, ja bardziej myślę, że na przyszłe spotkania będzie można kupować alkohol pod drinki, a nie po prostu siwą. No, a mi ja generalnie jakoś bardzo często siwej nie piję, więc... Ja pierdolę, Jack z cynamonem to jest kurwa życie. Powiem tak, jeżeli chcesz siwą, to orzechową. Chociaż nie wiem... Znaczy, siwa to jest czysta. Okej. Tak się, siwa to jest określenie na czysto. To. Jeżeli wódkę, to orzechową, rozumiem. Tak. Właśnie zastanawiałem, na ile
Ja mówię, że ci raczej nie przeszkadza kawa, więc chyba... Nie, coś ty. Nie mam uczulenia na nic takiego. No worries. No właśnie chciałem się tak zastanawiać, czy tobie to potencjalnie przeszkadzało? Mate, ja któryś wakacji robiłem taste testing, także kupiliśmy chyba z kumplami chyba wszystkie smaki... Nie pamiętam, czy to są sopliczek chyba smakowych, także wszystkie po małpce, tak, że było ich 22 czy ileś. Oplecieliśmy całą Łódź dosłownie. Doskonale. Żeby znaleźć po prostu wszystkie smaki, jakie tylko się dało. I wieczorem się rozsiedliśmy do robienia ślepego taste testu. Że wiedzieliśmy listę smaków i próbowaliśmy potem po szocie i strzelaliśmy w który smak to jest. Aha. I to było fan. To było bardzo fajne. Swoją drogą, ten NPC, z którym właśnie gadam, jest NPC-em, którego nie spotkałem przed pierwsze przejście Zenlinga. Ja nie wiedziałem, że tu jest coś takiego. Tak. Wiesz, dlaczego ja się dowiedziałem? Dlaczego? Zaraz ci pokażę. Dlaczego, jeżeli dobrze pamiętam? Czy ja dobrze pamiętam, czy ja źle pamiętam? Powiem, że ja dobrze pamiętam. A, okej. Okay. Czy już wszystko wiadomo? Czy już wiadomo? Karion Retaliation. Yep. Wydawaliśmy się. Czemu? Ze wszystkich ludzi ja daję energię abstynenta? Znaczy, biorąc pod uwagę to, jak twardy tak masz łeb. Nie gadamy. Powiem tak, nie gadamy o alkoholu jakoś się zbyt regularnie. To, że raz czy drugi zdarzało się używanie alkoholu na streamach, to już inna rzecz. No. Na streamach praktycznie nie pijamy. Był jeden. Ja pijam. Był Drunk Place Battle Toast, no był sylwestrowy mój, gdzie był alkoholowy też. Tak. Ja czasami sobie tak jak teraz naleję odrobinę łychy, ale to też jakieś śladowe ilości tak naprawdę. No i dla smaku raczej. Takie, że powiem tak, poczuję jak wstanę, a nie cokolwiek innego. Dobra. Jest całkiem ciekawe, że ty poczujesz taką ilość jak wstaniesz. Znaczy nie, ja czasami mam wrażenie, że ja mam problem ze wstawaniem nawet i bez alkoholu, więc możliwe, że to są... Okej, w ten sposób. Znaczy inaczej. Może to kwestia starości, może to kwestia COVID-a, jedno z dwojga, ale od jakiegoś czasu mam tak, że jak za szybko wstanę, to mi się straszliwie w obie kręci. Ale to jest całkiem normalna rzecz. A, przy czym za szybko nie oznacza, że się zerwę wyskokiem, tylko po prostu normalnie wstanę z krzesła. To chyba nie jest aż tak normalne. Okej. Okay. Czy ja coś jeszcze mam do zrobienia? Na razie chyba nie. Właśnie zastanawiam się, ile masz release gapów? One? Czy one w ogóle były... One były jako kluczowe przedmioty? Two. Chyba ja. Mam jeden. One. I mam... Nie, zresztą nie, bo ten to jest Fingerting był jako ostatni chyba do oddania. A dałem jej dwa na razie, więc... będą pozostałe. No tak, tak jak powiesz, Bliki, dlatego też ja po prostu czasem sobie chcę przetestować, jak wpadnie mi w oko jakieś nowe piwerko, to sobie kupuję czasem dla przyjemności, ale to tak jak mówiłem, raz czy dwa w miesiącu, o ile tak często, a wszelkiego rodzaju droższe alkohole, to na okazję się kupuje, no tak jak teraz mieliśmy majówkę, no to rzeczywiście się tam kupiliśmy dosyć konkretnie. Aha. I tak nie wypiliśmy dużej części. Tak, i nie wypiliśmy połowy, więc... Próbuję sobie przypomnieć, o czym jeszcze zapominam z questowych rzeczy. To będzie na jakiś weekend w wakacje. Sylwio, to zależy od gry, bo czasami to jest 15 godzin, czasami, nie wiem, 80. Zostawiać wszystko? Nie wszystko. Zostawili tylko jedną. To była połówka. Zostawiliśmy tylko dosłownie litr wódki. A, to litr. To litr był? Tak. Bo nawet nie zaciąłem wagi, powiem szczerze. Był to litr. Dobra, wydaje mi się. No dobrze, będzie na jakiś weekend w wakacje. No moment, chcę szybko sprawdzić jedną rzecz. Jak ona miała? To nie jest Irina, tylko... Heta? Tak. Heta. Bo się zastanawiam, czy mogę znaleźć te. Czy mogę znaleźć więcej Shadowy's Grave'ów obecnie? Czy one są w jakichś innych lokacjach? Nie
Nie wiem, ile ich jest w sumie. Czy dajesz 3 i 4 jest fingerprint? Chyba tak. Tylko muszę jeszcze znaleźć... Tak mi się kojarzy, że jest 3 plus 1. Muszę jeszcze znaleźć, jak on miał, Edgar? Chyba Edgar. Jest Edgar i jest Esgar w tej grze, więc... O Edgara mi chodzi. Okej, bo jest Esgar jest minibossem blidującym, a Edgar jest NPC-em z zamku. I to, czego szukam, będzie tutaj, tylko widzę, że podjazd będę miał bardzo krótki. No, aha. Stąd się przejedzie. Bo tam jest Revengers Shack. Aha. Ciekawe, co ta nazwa może sugerować. Że inwajduje tam toplaner, którego kariera została skończona w bardzo brutalny sposób. No, zemścić już się nie zemści, to prawda? Przecież z tego co pamiętam, i tak chyba miał w miarę zdrowe podejście, znaczy zdrowe. W miarę mądre o tyle, że ma dalej zaplanowaną karierę medyczną? Dobrze kojarzę? Tak, on był na jakimś uniwersytecie medycznym i po prostu sobie wrócił na uczelnię. Mhm. Więc to przynajmniej na tyle fajnie, że mam wrażenie czasami, że ludzie jak właśnie idą w stronę jakichś growych karier, to nie mają innego pomysłu, jeżeli coś im nie wyjdzie, albo szybciej skończą karierę, to... Dumt. Znaczy to jest, nie jest tylko ekskluzywne do e-sportu. Ja wiem, tak, to akurat tak w temacie mi się wierzyło. Szkoda mi go strasznie, bo bardzo, bardzo go lubiłem jako gracza. Szkoda mi, że tak wychujany został paskudnie przez Golden Guardian, Boże, przez EG. EG bardzo dobra organizacja. Tak. Okej, czas zobaczyć na najlepszy spell. To jest actually całkiem dowolony spell. 340. Bardziej ze względu na to, że to jest dowolone zone control. Aha. Bo po prostu zonujesz tym i lecisz na kogoś full pizda do przodu i jest fajnie. O Boże, ja to mogę chainować siebie? Tak. W sensie jak kogoś zmadnesujesz, to masz gwarantowany następny strzał. O, święty Boże. No dobrze, rozumiem. I to jest jakoś zaraz obok chyba. Nie pamiętam czy zaraz obok, bo ono ogólnie jest w 5 miejscach chyba. Tak, ale jest jakoś w miarę blisko, bo możesz ją spotkać. Zapomniałem o najważniejszej rzeczy. O tak? Kariańska retaliacja. Tak. Żeby nie powiedzieć innego słowa na R. Complete Karian Retaliation. Jakby ktoś pytał, dlaczego lubię ten weapon art łamany na shuffle, to dlatego, że ma najwięcej frame'ów w całej grze. Periframe'ów? Tak, periframe'ów, tak. I nie wymaga many do używania go, jeżeli nie padajemy czarów w danej chwili. Bo, potwierdzam. Bo Golden Perry ma chyba tyle samo, ale za każdym parowaniem zużywa manę. Tak. Tak właśnie jest. Może mieć któryś klatek więcej, bo tam jest chyba startup frame i pary frame. To możliwe, że startup jest krótszy i dlatego łatwiej jest to wykonać? Czy już nie pamiętam dokładnie mechanik. W każdym razie w idealnych okolicznościach do parowania samych fizycznych rzeczy Golden pary bodajże jest lepsze. Ale Cardian Retaliation na ogół jest lepsze. Idealnym świecie. Tak, w idealnym świecie. To jest wspaniała rzecz. Dobra, to ją widziałem. Gate Town Bridge. Gate Town Bridge jest tutaj. Czyli Hieta powinna być tu. Bo po Hiercie już powinienem być w stanie chyba iść dalej normalnie. Z podkreślenia sobie powinienem. To ona jest zaraz właśnie obok. Yep. I tu jest chyba ta scenka, jak ona sobie uświadamia. Kojarzę, że u mnie żygała w tej lokacji. Jasne. Znasz tego.
XDD. Ciekawe, czym one są. Ale palą. No, trochę pali. Czy chcemy jej powiedzieć, że to surowskie oczy? Tak. Tak. Za późno, przyjaciółko. Search the inside of your brain, you know it to be true. A skąd to jest? Znaczy, to jest pomieszanie Bloodborne ze Star Warsami. Okej. Okay. Myślałem przez tyle, że ten, że to jest z czegoś konkretnie taki pełen cytat. Nie. Nie, 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 nie. Bo trochę mi się z automatu, jak ktoś mówi you know it to be true, to kojarzy niestety coś innego. Tak, tak. The guy? Tak, the guy, skąd wiedziałeś? O, jest. Dobra. Not the guy, the father. What? Bellum Church. Antebellum. Parabellum. Yes. Parabellum Tansen? Bellum. Filfi Bellum. Bellum? Czy ona już tu powinna być, czy ona jeszcze nie tu powinna być? Beldum to była pierwsza linia Metagrossa? Tak. Pierwsza forma, tak, tak. Beldum, Metang i Metagross. Metang klon. Nice. Hieta, przyjaciółko, czy ty wciąż tam jesteś zażegana? Nie, może wciąż tam żegasz? Ona wciąż tam siedzi, nie podoba mi się to. A, oczywiście, że after reloading, moja ulubiona część robienia questów w każdej grze Ubisoftu. Nie, to jest jedna z tych rzeczy, których akurat nie lubię, jeżeli chodzi o questline Ubisoftowe, że trzeba często reloadować lokacje. Granta size? A co jeżeli ją przypadkiem zabije? Absolutnym przypadkiem. Finger Maiden. Merał. Dobra, ona będzie Finger Maiden i teraz powinna być chyba w drugim kościółku. Chciałbym wierzyć, że będzie w drugim kościółku. Nie, to... Jeszcze raz się wróci po reloadowaniu. Tak. Any reloaders? A potem jeszcze raz. I jeszcze raz. O, jest. Hello. Jest. Baba. Prawda, jest to kobieta? A white woman spotted. Gdybym tylko miał jakiś fingerprint grape, co nie? Yep. Zastanawiam się, skąd ona je znajduje, skoro mówi, że z normalnych już nic nie czuje. Nie kopią już tak mocno. Ah, that shit too good, man. Give me that fucking good good. Słodkie, ale pali. Ona dosłownie... What a normal thing to say? Ona dosłownie chleje. Tak. Yep. Powiedział, wiem. Ty nie chlejesz, ty konsumujesz. Jakoś zawsze odrzuca mnie określenie, że konsumuję trunek. Konsumuję kielich. Właśnie chciałem powiedzieć. To lepiej nie mówić, jaki kielich. Przybytku. Okej, okay, zoomer. Okej, okay. I stąd już ona ucieka w piździec. Yep, do dziury. Także spotkamy ją za jakiś do Brazylii. To jest Brazylia, to świata tej gry, to prawda. Dobra, to jeszcze jedną rzeczkę mógłbym chyba zrobić. Wydaje mi się, że mogę na fali jeszcze zacząć przynajmniej. Bo wydaje mi się, że nie zaczynałem questline'u Nefeli poza tym, że spotkałem ją w tym. Stormvale?
Tak. A czy ja z Gideonem gadałem? Czemu Gideona tu nie ma? Szuka kobiety albinauryczki. Tak. Ale ja już ją znalazłem. Ale on jest pewien. God damn it. He's sure of it. Find albinauric woman. A propos. Hello. O tak, najpiękniejszy akcent w tej grze. Roderica. Tak. Profoundly British. Roderica. Roderica. Czy istnieje Rudriki, implikuje istnienie Rino Riki? Eleno? Yes. Ja pierdolę. Ale ona nie nazywa się Elena. Czemu nie znalazłem nigdzie Gideona w Nila? Nie podoba mi się to. Dobra, to idę stracić HP, don't find me. Nie powiedziałeś jego pełnego tytułu, więc dlatego się nie pojawił. A, racja. Zaraz zloaduję i powiem, że szukam ser Gideona w Nila wszechwiedzącego. Tak. Chciałbym być tak pewny siebie na co dzień, jak pewny siebie jest narrator czytający. And Sir Gideon Ofnir, the all-knowing! Jak widzę tę scenę, to mi się przypomina ten wspaniały mem. Faceci myślą tylko o jednym i to obrzydliwe. Tak. Faceci. So this is what I hate, this is what video game looks like, it appears to like male fantasy. Z innych rzeczy, które bardzo lubię. Grafika 2022 roku. Yep. To wygląda jak Final Fantasy 7 Rebirth. Co za hater. Ale jest to fakt. Fakt, nie opinia. To prawda. Nefeli jest na dole? Nie, Nefeli jest... Nigdzie. Nie, wiem, Nefeli jest tam po drodze do tych dwóch Finger liderek, co sprzedają rzeczy? Jak kojarzę, że ona jest na górze? Naprzeciwko Enshi powinno być. Naprzeciwko kogo? Tego złotego skurwysyna. Tego, którego już tego... nie ma. Tego, co cię inwajduje. Ona gdzieś tu powinno być. A? Nie ma zarówno Gideona, jak i... na serii. O. Doskonale. To ciekawe. Jak to jest grać z personalizowaną kopię O nie! Powróciły FromSoftowe spersonalizowane gry dla ciebie. God damn it. Okej, to jeszcze. O, a któż to jest? To widzisz, powiedziałeś Sir Gideon of Near the All Knowing, zreloadowałeś i się pojawił. Allow me, Sir Gideon of Near the All Knowing. At your leisure. Chyba, że ja muszę... Nie, no nie możesz chyba z nią pogadać w tym. I'm still looking for my own purpose. Czy ja już mogę zagadać z tym? Żeby dostać usługi Roderiki, to chyba nawet musisz. Właśnie nie byłem pewien, czy już mogę. Ale bym sobie pobiegał z samonami. Jak wszyscy wiemy, jest to najlepsze, co można zrobić. O, tylko każule gają z samonami. Nie mógłbym się, że ten, że Nefeli siedzi w pewnym momencie tutaj na dole. No dobrze, zeludujmy lokację jeszcze raz, żeby Sir Gideon Ofnir Wszechwiedzący był tam, gdzie trzeba. Może, pamiętaj, że ja tę grę przeszedłem tylko raz. Więc... Nie, to co ja... Mogę pierdolić farmazony. I'm all knowing, I don't care. Godric the Grafted? Kto? Radan, Rykard, Morgoth, Renala, doskonale. Czy ja chcę mu pokazać podkę? Chcę wykorzystać podkę na Dunk Itera, jeżeli będę miał taką okazję. A któż to? Nie ma?
Nie kłamałem, widzisz? Znaczy, wydaje mi się, że na potem wsadzić tam na dół. Być może. Ale na początku na pewno jest tu. To mi dasz swój topadek? Nie, Asanachan nie jest złe. Nawet jeżeli nie mam w tej chwili za bardzo czego założyć, żeby mi się przydał. To nie jest czarm twojego klubu. To prawda. Obudźcie mnie, jak dacie w Liverpool czarm. Literalnie, kurwa, nigdy. Yep. Daj potkę, nie. Nie rób tak. Nie planuję. Dobra, to wydaje mi się, że na razie chyba tyle, jeżeli chodzi o questy. Bo sporo questów się blokowuje dopiero przy wejściu do Altus, mam wrażenie. Mhm. Jest to odrobinę frustrujące, ale trzeba z tym handlować. No to co, cały tunel? Na szczęście tunel jest w miarę krótki, jak się go ogarnie, jak się przychodzi. Przy okazji, czysto teoretycznie po wejściu na Altus mogę sobie iść sobie broń plus 10, tylko jeszcze nie wiem, czy chcę. Chyba nie będę aż tak skipował. W sensie, skąd bierzesz sombereczka dziesiątkę? Od Moga, D. A. Problem. Right. Pamiętaj, jedynym problemem, jeżeli chodzi o sombery, jest siódemka. Praktycznie każdego innego sombera możesz w miarę łatwo znaleźć od samego prątku. Dobra, od samego prątku to może nie, ale ten... Pamiętaj. W miarę łatwo. Skąd bierzesz dziesiątkę? Od Moga. Brzmi tak kurwa komicznie. Znaczy, on jest przed Mogi i możesz tam dosłownie przebiec. Wiem. Więc to nawet nie jest tak, że muszę Moga pobić coś. Okej, dajcie mi flaszkę. Chyba sobie wezmę 8-2. Jest w lodówce. Nie chcę skończyć Sima na pogotowie, okej? Nie wierzę w swoją wątpliwość, aż tak po mnie widać. No to nie masz mocnego łba, to na pewno. Z naszej czwórki nie masz najsłabszego. Ale jesteś na zaszczytnym drugim od końca miejscu. To nie jest tak, że jakoś pokazałem ostatnio, chyba że mam salwę. Nie, absolutnie. Aczkolwiek też nie nadużywaliśmy. Pamiętaj, ja bardziej nie wiem, jaki mam łeb tej kiwi, biorąc pod uwagę, jak rzadko mi się zdarza alkoholizować. Mhm. Więc możliwe, że z wiekiem łeb mi się wzmocnił. Albo wręcz przeciwnie, i teraz wypiłbym w jakieś dwie kolejki i byłbym w stanie zdecydowanie nie do życia. Czy ty wchodzisz na, jak to się nazywa, Ruin Strong Precipice? Bodajże. Okay. Ale to jedyne, co mogę zrobić. Jeżeli nie chcę wchodzić do Kaylee, to Kaylee raczej na później zostałem. Czy nie mam innej drogi do Altus? Winta. No. A ja mówię, nie chcę iść do Kaylee na razie. A gdzie jest druga część medalionu? Zaradana? W Dragon Barrow. A! Tam, gdzie jest Soulsil. XDD. Jest to moim zdaniem odrobinę dziwne. Jest. Zakładam, że się mówiąc od półzemiona myśli te szaki. Czy tak miałem. Bo powiedziałeś, że to dla widzów nie jest oczywiste, jak siedzimy to. Tak, bo mówiłem o czterech członkach majówki. Chyba cztery jeźdźcy majówki. Tak, cztery jeźdźcy majówki. Była mowa o tym, że mogę mieć dość słaby łeb, ale nie jest to oficjalnie potwierdzone. Biedny Nagos. Obwiniam to, że... To nie miało być to, co chciałem. Obwiniam to, że Marcin tatuje weekendami. Ah, hell.
w jakichś dziwnych terminach też, że często jak są jakieś święta, to on musi ratować. No. A czy tu coś jeszcze było? Poza większym... Nie, czekaj. Ale Marcina poznaliśmy oboje osobiście. Ej, jestem mądry. Pamiętam, że mam możliwość zajmowania sobie trucizny. Poza kamerą, ale Marcina też poznaliśmy oboje osobiście w okolicach Sylwestra, o ile pamiętam. Jakoś tak. Czy tu coś jest? Witaj z powrotem. Hello. Piękne pery. Oboje z kim? Z Aki. Może dziwnie mi się o niej mówi, nie po imieniu. Nie chcę, nie będę doksować. Nie będziesz doksować? Bip! Redacted. To myślę inaczej. Tak, tak samo jak to, że testujesz ostatnio. Shane już tyle doksował, że równie dobrze mógłby Aki też doksować. Ja już sam siebie zdoksowałem nawet do stopnia na zresztą, whatever. Nie będę kontynuować. This cannot continue. Oh no. This cannot continue. Nie no, nie mogę zadać tego pytania, nie powinienem zadawać tego pytania, nie będę zadawał tego pytania. Ha? Dawaj. Nie, po prostu jest pewna osoba, która ma tendencję do odkładania rzeczy na później i pytanie o to może być niewskazane. Sawik, jak to nadrabianie automaty? Jakie? What? Nadrabianie automaty? Kurwa, anime! Oto wyszło z hiatusa? Znaczy, no przecież to anime się skończyło pierwszy sezon. A, okej. Okay. I jest zapowiedziany, żeby był jakiś dłuższy hiatus. I jest zapowiedziany drugi. Jacek, okay. Przyjacielu, słuchaj. Jak już mówiłem, jest powód, dla którego nie chciałem o tym przypominać. Znaczy, w sumie dobrze, że przypomniałeś, bo ja zdążyłem o tym zapomnieć. I podejrzewam, że to, że przypomniałem, absolutnie nic nie zmieni, więc whatever. Daj mu najpierw skończyć reloada i DGS-a. A potem Crosscode'a. Nie no, słuchaj Sejk, ja wierzę, naprawdę wierzę. Crosscode'a nie zacząłeś, więc nie możesz powiedzieć, że go kończysz. Ja wierzę, że ty nadrobisz automatę do momentu, kiedy wyjdzie drugi sezon. Cieszę się, też powiedzmy, że w to wierzę. Nice. Trudna, ma filfi brzuszek. O no, filfi brzuszek. To był ten wybuchający kolega, prawda? Wybuchający brzuszek. Ja już widzę, że on wybucha. Yep. Mam B4. Właśnie ile mam? Jakbyśmy poszli na jakieś meksykańskie, to byś miał wybuchający brzuszek tak. Potem. Wybuchający brzuszek, zrozumieć gry wideo. Krzysztof Gąciarz. Coś tam dobry kebab piecze dwa razy? Mhm. Być gotowy na ten... Czy ty, bo ty mówisz o ten, o mechach. Ja nie wiem. Ja dosłownie, stary, ja naprawdę kurwa nie wiem. Stary, ja nie wiem, ja naprawdę nie wiem. Stary. Ja muszę wiedzieć, jak ja będę stał z fans, a to nie jest pewna rzecz. Na ten miesiąc na pewno nie. Jak można nie mieć funduszy, nie rozumiem. Nie wszyscy zarabiają tyle, co ty. Najgorsze jest to, że jak patrzę na te na jakieś tam statystyki, to ja wcale nie zarabiam dużo w skali krajowej. Mało wcale. W tym roku nie zarabiam tyle, co poprzednim, okej? Okay? Wróć, dwa lata temu. Nie. Aczkolwiek dwa lata temu to był po prostu evenement. Czy ja dzisiaj chcę tłumaczyć, że jestem tutaj... Nie chcesz nic tłumaczyć nikomu, po prostu chcesz zrobić tak, jak uważasz. I swear to God. Czym są grzdacze? To są helperzy. Obsługa Firkonu.
Czemu się nazywa grzydacze? Pewnie jakiś lokalizm. Tak, grzydacz to jest robak. Inaczej. Wow. Rozumiem. Chrząszcz na przykład. Nie podoba mi się to, co słyszę, ale rozumiem. Mi tak zajęło 2 sekundy ogarnięcie, co Luna ma na myśli. Tym bardziej, że Pyrkon jest ostatnim słowem w tej wiadomości. Tak na początku takie, what do you mean? Okej. Ja nigdy nie spałem na konwencie. Ja na konwencie chyba też. Na jeden dzień. Zazwyczaj byłem na jeden dzień na konwencie. Mi się wydaje, że jeżeli byłem na konwencie, to po prostu nie spałem na nim, jeżeli byłem powyżej, znaczy dłużej niż tam do północy. No ja zazwyczaj byłem tylko raz, zazwyczaj byłem tylko na jeden dzień. Zazwyczaj byłem tylko na jeden dzień. Zazwyczaj byłem tylko raz. Ale byłem na bardzo niewielu konwentach, swoją drogą. Chociaż Mi się zdarzało być na 3-dniowych, na których nie spałem. Nice. Okay. Ostatni konwent, na jakim byłem, był niedawno, ale potem była gigantyczna przerwa. Wcześniej była gigantyczna przerwa. Nie, ostatni konwent, jak ten był organizowany przez moją siostrę. Chciałbym się... Posiadaj możliwość... I don't know... Nie mówienia po polsku, kurwa! Good talk. Ja pierdolę. Zepsuł się. Nie musienie. Możliwość nie musie. Wiecie co? Odkryję chyba sposób, jak zrobić drinka z Petty Quist. O! Wstypiasz tam kwasek? Nie, biorę konkret dla mną. Nie musisz mówić absolutnie wszystkiego wszystkim. Nie, to potrzebny jest ten mój cytat. Gdzie jest mój cytat? Jeżeli w ogóle nie będziesz nigdy zero używania? Tak. Nigdy w ogóle, jeżeli nie będziesz, że nie będziesz wcale nigdy w ogóle zero używania. Jest. Tak. Dobra, gadka, aprobuję. Mi się jeszcze bardzo, bardzo podoba to, co jest na cytatowym kanale tuż pod tym. A co jest pod tym? Że siedzi, zastanawiam się, którą rzecz w DS3 pominąć i takie, pominę to w lokacji A, bo wtedy skipuję całą lokację B, i ja takie, aha? What did he mean by this? Jaki był kontekst, jak już nie pamiętam? Ja wtedy, ja mam ochotę powiedzieć, że ten w katakumbach, bo wtedy skipuje settlement, i ja takie, co? Bo pewnie kontekst był speedrunnerski. Tak. Speedrunerski to na pewno, zgadzam się, o czym dokładnie mówiłem, ale chyba chodziło o tego, że biorę Shardrama w katakumbach, bo wtedy pomijam cały undersettlement. Czyli nie mówić... I guess? Czy oni muszą o tym wiedzieć? Znaczy nie wiem, Imo też po prostu możesz powiedzieć, że jest tak jak jest, ale fuck you, I win. Luna, zakładam, że 2000 w twojej niku to rośnie. Jesteś do OFA. Kropka. To nie zawsze tak działa, niestety. Jesteś dorosła, kropka. To nie zawsze tak działa, uwierzcie mi. Nie, wiem, zdaję sobie sprawę. Znaczy, wydaje mi się, że nie ma w tym przypadku czynników przymusowych, które miałyby zadecydować o tym, że pójdzie nie po jej myśli. Clueless. Ja wiem, że to nie zawsze tak działa, ale tu może to tak działać. Wydaje mi się. Te robaczki były podatne na ten, na ogień. Obsługa Pyrkonu? Może prawdopodobnie. Miałem na myśli... Kurde, robaczki, ośmiorniczki pierdolone. I chyba były. To jest swoją drogą, nie dość, że całkiem przyzwoity sytuacyjny żart, to jeszcze banger nawiązania, bo w którymś filmie z Persony 3 Yukari pytała o kogoś, czy ona ma w ogóle jakieś słabości i Mina to z takim stoickim spokojem. Fire, probably? Tak, kojarzę scenę. Yep. Wydaje mi się, że to była trzecia albo czwarta kinówka. Na pewno nie czwarta.
Nie czwarta? No na pewno nie czwarta. No to... Chociaż to było... Raczej to było Falling Down. Ja sobie głowy uciąć nie dam, która to była, ale... Wydaje mi się, że któraś z tych późniejszych. Raczej trójka. Możliwe. Też na pewno nie będę obstawał, zwłaszcza, że sam mówię albo to, mi się kojarzy. W ogóle chętnie bym sobie obejrzał jeszcze raz te wszystkie kinówki. Co ci broni? Dasz czasu? Znaczy, czas mam, tylko chcę go spożytkować w inne sposoby. No, to ja idealnie nazywam brakiem czasu. Rozumiem. Poison, no dobrze. To nie jest brak czasu, tylko chęć spożytkowania go w inne sposoby. Na Discordzie. A, to ja jestem. Co, na Discordzie? Nie, po prostu dostałem powiadomienie i patrzę, good talk only jeden. A. Pływa. Swoją drogą mi się bardzo podobają nazwy naszych kanałów. Non-penis music to nazwa, przeczytam wam nazwy naszych kanałów i nie podam wam kontekstu do żadnego z nich, tak żeby było śmieszniej. Nazwy kanałów na serwerze Doradztwo Finansowe. Waflowanie, Good Talk Only, Relationship Advice, Screenshots Bangers Only, Inne Bangery, Predykcje XDD, Non-penis music. Zwłaszcza to ostatnie. Nie podaję wam kontekstu do żadnego. Non-penis music to jest absolutny To by implikowało, że potrzebujesz kontekstu? Mnie strasznie rozpierdala określenie penis music. Uwielbiam je. Cieszę się, że mogłem je wprowadzić z powrotem do kanonu. Tak. Najbardziej reprezentatywną rzeczą na sformułowanie penis music jest ten Boss Battle z Secret of Mana? Secret of Mana tudzież z Harmony of Dissonance Dracula. Dla mnie to jest epitome penis music. Secret of Mana Dangerous to bardzo dobry motyw. Cytując komentarz, który ostatnio znalazłem, pierwsza minuta 7 to jest szukanie kibla. O mój Boże, gdzie jest kibel? Reszta utworu ok, znalazłem. Yep. Czemu mamy serwer na 3 osoby? Bo potrzebowaliśmy do soundboardu i emotek. To właśnie chciałem powiedzieć, potrzebowaliśmy do soundboardu. Tak. Emotki są, soundboardu dalej nie ma. Pamiętacie, że mieliśmy go nagrać na majówce? Tak. Owszem. Jak nam poszło? Tak samo jak karaoke. Doskonale. Ach, kurwa, Sporkle got hands. No. Czy ja mam jakiś dobry spell na tego kolegę tutaj? Chyba nie. Odbiorę Frozen Lightning Speed. Spróbujmy. Zobaczę, ile zabije ten Lightning Spear. Mam też wrażenie, że powinien sobie ulepszyć Seala w końcu. Ale to chyba zbyt mainstreamowe. Najlepszy boss w historii bossu. Uwielbiam, jak on się zapętli w tym ataku z szarżą. Także nie możesz do niego... O! Przepraszam, że poszedłem na kilometr. Twoja wina z kiedyś, yep. Prawdziwy penis boss. Okej, czyli ten atak zadaje mu absolutne kurwa gówno, rozumiem? Z2 zapalę sobie lampkę. Okej. Black Flame zadaje mu jeszcze mniej. Magma Worm nie jest podatny na ogień, o kurwa, kto wiedział? I mean, jest to Black Flame? Flame. Jo. The Flame of Frenzy. Yep, co to może oznaczać? Jestem martwy? Tak. Ewidentnie Shinji jest trochę frenzied w tym momencie. Tak. Jest to. Okej, chyba nie ma innego. Magma Worm nie jest podatny na Black Flame. Trzeba sprawdzić The Flame of Frenzy. Shinji 2024. Płomień płomieniowy nie rusz. To prawda. Nice, fucking god. Przyjemnie do robotu, oj. To brzmi niebezpiecznie. Dobra, a ile mu zada holi? Gówno, doskonale.
No dobrze, bijemy go po prostu wręcz, I guess. Ale ładny bit wszedł. Jest taki w włosku na tego nam z poema przy miejscu, w którym mieszkam, mówiło się, że to jest Niemiec. Tak, mówi się do tej pory. Do tej pory się mówi tak. No. Bo po prostu miej wyjebane. Mówisz rzecz i chuj. Jakby whatever. Cawik to nie zawsze tak działa. To nie jest ale... tak, że Cawik dosłownie chwilę temu powiedział, że to nie zawsze tak działa? Znaczy tak, ale to jest dobre, dobra pozycja wyjściowa. Też bym się z tym... Ja tak robiłem, ale to nie jest dobra droga. Mam niebezpieczne pytanie, kolegowie. Czy kojarzycie jakąś broń, która skaluje głównie z Faith i zdaje fire damage? Blasphemous Blade. Głównie z Faith. Blasphemous to znaczy, Blade? Ja nie wiem, ja pamiętam jak ten... Posłuchaj Machine. Golden Elder Greatsword. On nie zadaje fire. A, zadaje fire. Tak. Skupiłem się na części, że skaluje głównie z Faith. Skaluje głównie z Faith, to ja mam w tej chwili wyekipowane. No. Warkoszyk Fire Gianta. Pamiętam, jak z moimi rodzicami rozmawiałem o tym. Okej, pewnie mi się z tym Zatiander pomyliło. O finalnej symfonii pierwszej. Mhm. Mówię, no będziemy jechać moim samochodem. Taki, bo oni mają przeświadczenie, że to jest, że ten perzyt jest absolutnym gratem i on nigdzie nie pojedzie dalej niż na 100 km. He's the GOAT! Więc mówię, nie jedźcie tym samochodem. Zbliża się coraz bliżej. Nie, no na... Bądź rozsądny i nie jedź tym samochodem. Oh no. Oni wiedzieli, jakoś... ile ty napraw w nim zrobiłeś? Tak. A, okej. Okay. Jakoś, jak przyjechali na moje urodziny, tydzień przed symfonią bodaj, albo dwa, to było takie, to ty jedziesz z samochodem? Tak. Yep. Based. And that's all, folks. Mi od dłuższego czasu rodzina mówi, że oni nie chcą mnie zobaczyć za kółkiem nigdy w życiu. Jest. Why? Znaczy inaczej, nigdy w życiu to lekka przesada. Dopóki nie wykupię sobie jakichś godzin. Ten. Jest. A no to ma sens. No tak, to. Ile ty nie jeździłeś z 10 lat? No jakoś tak, bo ostatnio jeszcze jakby. No. Nawet więcej, bo ostatnio jak w Olsztynie byłem. No to. Kawałek. Ja nie jeździłem 7 miesięcy teraz do dzisiaj i nie jakby wsiadłem i po prostu jakby nigdy nic mimo tego, że nowe auto. Więc tego się raczej nie zapomina, aczkolwiek no 10 lat 7 miesiącom nierówne, wiadomo. Naprawdę? No, 10 lat to jest jednak kawałek czasu. Tak, to jest. Znaczy. To jest coś. To jest okres, po którym zdecydowanie wykupiłbym sobie za 4 godzinki. Tak, zdecydowanie. Zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś rzeczy typu podkowanie. I drugie zwłaszcza to, że po Gdańsku jeździłem dosłownie tyle razy. Nie lubię jeździć po Gdańsku. Nie lubisz parkować? Ja nie lubię jeździć po żadnym dużym mieście. Nie lubisz parkować literal? Na ulicy Pieteckiej? Bro is doxing himself. Nie pierwszy i nie ostatni raz. Znaczy, może to jest bias przez wzgląd na to, że ja po prostu po Warszawie lubię, nie lubię, tylko umiem jeździć. Ale po Gdańsku mi się jeździ gorzej. I to tak. Mi się nie jeździ jakoś wybitnie dobrze po Warszawie, ale są gorsze miasta do jazdy. Łódź jest, nie licząc jednego skrzyżowania, jest zadziwiająco dobrze oznakowana, czego absolutnie nie można o Warszawie powiedzieć. A po Łodzi pamiętam, że jak byłem, to mi się jechało całkiem okej. Okay. No, znaczy jakość dróg jest troszkę opłakana, ale oznakowanie jest bardzo w porządku. Najbardziej chyba mi się podobało, że na dworcu było gdzie zatrzymać samochód. Jest. Kaliska? Nie pamiętam. Tam, gdzie jest stadion ŁKS-u. To Kaliska. Performance Cogbook. Cogbook. Yes. The Book of Cogs. Uczą cię, jak tam przyrządzić rosół? Tak. They teach him how to serve. Self-cant. Jedyny raz w życiu, jak byłem w jakiejś kompletnej delirce, zdarzyło mi się użyć sformułowania, że I served cunt i czułem się później tak obrzydliwie z tym. Doskonale.
wspomniał, bo szedłem akurat na spacer, przejrzałem się w lustrze, w windzie i takie napisałem znajomej, że I serve cunt. I wróciłem do domu i natychmiast poszedłem się umyć, bo się czułem tak źle ze sobą. Filfi. No, czułem się jakby się po prostu cały ten brud obecnego internetu do mnie poprzylepiał. Byłeś tak jak na katakumby. Właśnie chciałem powiedzieć, że czułem się unsightly, dokładnie. It's like sticking your gyat for the Rizzler. Oh no. Nie mów takich brzydkich rzeczy. I'm going to fucking kill myself. Najgorsze jest to, że to nawet nie jest... To nie jest Skibidi, ja wiem. Aż mi ciarki przeszły, takie nie będę złe ciarki. Nie będę komo, nawet ja nie spadam na poziom TikToków. Swoją drogą, ja wiem. Widziałem taki jeden komiks, gdzie z Persony, gdzie był Teddy, który właśnie śpiewał tą piosenkę. I to była klinika weterynaryjna i tam Teddy stoi za ladą, śpiewa tą piosenkę. Jako weterynarz jest postawiona Sayoko, czyli pani pielęgniarka z tego. Z Devil Social Linka, która mówi: "Don't worry, euthanasia is painless." I taki walący w ladę: "No, no, you don't get it. I want it to hurt." Jesus. Ja czasem bardzo się cieszę, że nie ogarniam TikTokowych memów. Ja też nie ogarniam, ale po prostu mnie strasznie rozpierdolił mnie ten komiks. Jacek, ten konkretny cicho, mem... Cicho. Dobra, nieważne. Domyślam się, że skąd go znacie. Znamy przerobioną wersję. Ty kurwa obrzydliwi ludzie. Zamknij się. Skąd my wiemy? Skąd w tobie tyle nienawidzić? To też. Myślałem, nie. Że po to pojedziesz, że... Nie, bo ja... Nie. You get used to it. Znaczy, yes. Co? To prawda. Gadam się z Civiciem. Nice. Czemu hejcisz? Target lock. Modem inside target lock. Aczkolwiek ja dzisiaj miałem absolutny stan nienawiści, jak oglądaliśmy. A. Zastanawiam się, co oglądaliśmy. Ale co już. Oglądaliśmy? Ja też. Sylwio, co ty mi wysłałaś? Czy to jest The Rizzler? Fajnie, bardzo Stealthy Quiet Ahead. Otworzę ten link, jeżeli to jest coś TikTokowego. A, okej. Okay. Okej, już wiem. Co tam jest? Tak, to jest dubbing tego komiksu. Przez to już myślałem, że Rickroll. Zawiera w sobie TikTokowy mem. Jak się z tym czujesz, sobie? Wysyłasz TikTokowe memy? Dosłownie. Mi się... O. Co? No. Przypomniał mi się a propos tego filmiku, tego komiksu, ten cytat z Goldena. I'm sorry, Teddy. Only people have human rights. Ja to nie, że pamiętam, że gdzieś ostatnio widziałem coś podobnego, tylko nie pamiętam kontekstu. Roga, przepraszam, że tak splamiłem swój wizerunek, postaram się już więcej tak nie robić. Czy to sobie wysłałeś, to jest ta sama wersja z Morganą? Nie, okej. Okay. Bo z Morganą też to widziałem. A może popełniłem błąd? Ile ich tu żyje? Przynajmniej 4, doskonale. Jake, spróbuję to znaleźć, bo... Ja tylko proszę o kontekst. Jaki jest kontekst w sumie? Czego? Nie wiem, ja pewnie po prostu buliuję kogoś, więc... No, rzuciłeś losowe Rizzlera, więc pewnie tak buliujesz kogoś, zgadzam się. Ja się czuję tak, kurwa, staro. Tak? Chcesz o tym porozmawiać? What do you mean by that? Jesteś... Nieważne. Nie chcę cię doksować. Wiem, że jestem najmłodszy z tego towarzystwa. Owszem. W jaki sposób nie chcesz mnie doksować? W sensie... Mówi. Staram się po prostu... Nie jestem pewien, jakie informacje zostały ujawnione i jakie mają być ujawnione. Rozumiem. Czyli to nie chcę mówić, że to jest... Beep
Yosuke Beep? Posłuchaj mnie, kurwa, bardzo uważnie. Posłuchaj mnie, kurwa, bardzo uważnie teraz. O czym chcesz porozmawiać? Są rzeczy, do których się nie wraca. Tak, na przykład moja kariera youtuberska? Czy wstydzisz się swojej kariery youtuberskiej? Pierwszych paru lat na pewno. A o to chodzi? A, to się idzie. Nice. Chyba nie mogę znaleźć tego komiksu, bo miałem wersję tego komiksu jeszcze z Morganą, ale nie mogę go teraz znaleźć. Na pewno mam to gdzieś zapisane. Jak kiedyś mi to wpadnie gdzieś pod palec na telefonie, to o, ci wyślę. To za wspaniałe combo. O tak. Przynajmniej perfumistka jest w miarę mało wytrzymała. Perfumistka. Au. Nie wiem, czy dożyje zabicia perfumistki, to prawda, ale... Au. Popierdaj mnie teraz. Au. Au. Ja padę, będę martwy teraz. Bo ewidentnie zapomniałem, jak się walczy z tymi górniakami. Au. Ja pierdolę, jestem bogiem ultrakilla, holy fuck. Jak tam chcesz rankowanie? Wiesz co, o tyle dobrze, że Dobra. Bardziej consistently dochodzę do bossa etapu niż zazwyczaj. A Mega, on powiedział, że konsekwentnie dochodzi i wtedy? Ty kurwa, śmieszne. To chyba dobrze. True. That's what she said. I mean, to jakby tak nie było, to nie jest to problematyczne i nie trzeba iść do lekarza? Prawdopodobnie może. Nie wiem, ja jestem młodym chłopcem, nie doskwierają mi takie problemy. Nie wiem, żadna mina to nie narzekała. Based? Na szczęście nie dopowiem kontekstu, który zepsuje to twierdzenie. Chciałem być okropny, ale nie będę. Ale sam to zrobiłem, spokojnie. Chciałeś powiedzieć, że koty nie mówią? Nie, to nie aż tak. Okay. Nie aż do tego stopnia. Zaraz wracam. Moje palce. A kurwa. Ale ta gra mnie boli. Ta gra mnie fizycznie boli. Jesus fucking Christ. Ja napierdalam makarenę na klawiaturze, to nic dziwnego. Nie! Doskonale. No! O czym by tu pogadać w takim razie? Rozumiem, że twój run się skończył przedwcześnie? Ta, niestety. Nie wiem, ile mam jeszcze podejść w palcach, ile mi jeszcze zostało. I got one more in me. Let's fucking go. Cieszę się, że pomyśleliśmy o tym samym natychmiast. Cytaty sportowe są bardzo śmieszne. To są tak dobre reakcyjniaki. Tak. Po prostu te sportowe memy z takim catchy cytatami. I will be there no matter what. Ja jeszcze lubię ten z LeBronem. Yeah, I'm obsessed with it. I'm sorry, I wasn't familiar with your game. Czy tam I need to apologize? I want to apologize. I owe you an apology. I wasn't really familiar with your game. Szak. Potężny szak. Tak. Chyba dosłownie on jest potężny w chuj. On ma 2,16 wzrostu. Nie wiem, czemu to dzisiaj sprawdzałem, ale dzisiaj sprawdzałem, ile szak ma wzrostu. Nie wystarczą ci już personalia. Oh god. Nie, ale this is to go even further beyond! Nie wiem, czemu to sprawdzałem dzisiaj, ale sprawdzałem. A, bo z jakiegoś powodu wszedłem na artykuł na Wikipedii o Shaku, bo patrzyłem na featurey u Michaela Jacksona na którejś płycie.
Pozwolę sobie zadać niebezpieczne pytanie, z czego były intensywne śmieszki, jak nie było? Z tego, że powiedzieliśmy w tym samym momencie to samo. Standard. Yep. Powiedzcie mi, czy ja chcę zjadać Altus, czy ja chcę iść do Kaelid? Chcesz iść do Kaelid? Top 10 things to do in Kaelid. Number one. Leave. Nie dostałem konsekwentnych odpowiedzi i nie wiem, jak się z tym czuć. Do Kaelid, ja ci powiedziałem jedyną słuszną odpowiedź. O, widzisz, no to teraz nie masz kurwa wyboru. I się koledzy o mnie dbają? No, chcemy, żebyś był set na grę i w ogóle wszystko na życie. No, zgadzam się, będę bardzo set, jak tam pójdę. A zwłaszcza jak jeszcze raz pójdę do niej tego NPC-a, co trzeba. Co, zabijesz nie tego NPC-a, co trzeba? To też. Na szczęście to nie DS3 i nie mogę zabijać w table NPC-ów. A propos... Wiem, że Sevik odnosił się do czegoś zgoła innego. True. Nie jestem pewien do czego. Do DS2 i naszego wspaniałego, mojej wspaniałej rady. Tak. Uznam, że tego nie słyszałem. A że nie, no przecież aktywnie możesz... wybierał sobie z pamięci. Przecież tak. Możesz go ujebać i będziesz miał więcej, to już nic się nie stanie. Knobless. Tak. Absolutny brak poszlak. No dobrze, Gosla jest heal plus 13. Nice. Nice. No dobrze, no. Jak dobrze koledzy mi radą, no to przecież nie mogliby mi poradzić, że jest złego, prawda? XDD. X and I can't stress this enough. DD. Ekusu DD. Dajcie jakiś synonim angielski do słowa priest. Pastor XDD. Wiem, że to nie jest jeden do jednego, ale... O kurwa. Mam wrażenie, że coś było. I siedźmi to na końcu języka i to jest chyba najbardziej wkurwiające. Acolyte, jeżeli już to chyba przez XD. Ale Acolyte to chyba bardziej taki uczeń, a nie kapłan. Yep. Cleric? O, chyba, o, to jest dobre. No właśnie, chyba cleric mi siedział na końcu języka. Cleric? Nie wiem. Fajkar. Wszystkie rzeczy z Bloodborne'a sobie przypominam tak. Teraz. Vicary to chyba też trochę nie ta ranga, że tak to ujmę. Ewentualnie, może być jeszcze z tej gry przecież jest ten, Beast Clergyman. Tak. No ale to Clergyman to jest chyba bardzo ogólne stwierdzenie, prawda? I guess. Pojebie mnie. Okej. Okay. Przestaje mnie popierdalać. Ja umrę teraz, jak nie przestanę się wygłupiać. Same, Shinji. Tak? To zajebiście. Chciałbym nie umieć, mam ograniczoną liczbę narków. Ja potrzebuję help. A, to już się przyzwyczaiłem. Szkoda. Kingman. Szybkie zrobienie 240. Czemu spojrzałeś na ten? Czemu spojrzałeś na mój nick na wszelkiego rodzaju socialach? Wow. Opady nie wychodzi takie myśli. Nie umiem podawać przeciwników w Elden Ringu. Jest jeden przeciwnik, którego umiem podawać w Elden Ringu. Jest chyba najmniej oczywistym przeciwnikiem, o którym można pomyśleć. Crucible Knight? Nie, malenia. A! No tak! Crucible Knightów też parujesz. Tak. Zapomniałem o nich, jak to mówiłem. Co ty se, babo, kupujesz znowu? A właśnie, ja sobie miałem sprzedać książki. Few moments later, sobie nic. Właśnie chyba napisała, że sobie. No właśnie, widzę, a dlatego pytam. Dupę? A nie? O, baby. Tak? Fajny damage. Nie wiem, czy widzieliście. Tak. Zdrowe. Yes.
nie wiem, kradzież, fraud. Fanatyk? Co? O właśnie, te pewniaczki. O kurwa. A co jest jutro? BLGT1? Ta BLGT1 i... G2PZ? O kurwa. Same kurwa pewniaczki, prawda? No, PSG i BLG. Yep. I mean, ja się zgadzam. Ja się nie zgadzam, ale znaczy jestem w stanie uwierzyć, że BLG zrobi jakieś 3-1, jeżeli znajdą formę. A mogą, nie mówię, że nie. Ja jestem w stanie uwierzyć w każdy wynik obu tych meczów, szczerze mówiąc, jak dla mnie one nie są pewne. Ta, to prawda. No, powiem tak, gdybyś się mnie zapytał przed turniejem, to bym powiedział, czy to BLG raczej? No. No przed turniejem BLG bankowo. Ja bankowo powiedział przed turniejem. Dla mnie BLG to był faworyt numer jeden. Dla mnie dalej jest, bo wszystkie azjatyckie zespoły wyglądają gorzej niż wyglądały. Dla mnie dalej BLG znaczy, jest... Chciałbym najpierw zobaczyć BLG właśnie w meczu z T1, żeby zobaczyć i się zweryfikować. Mam wrażenie, że ten mecz może być trochę niemiarodajny, znaczy niemiarodajny, miarodajny, ale że T1 ma bardzo dobry, ma lepszy mecz w BLG niż ktokolwiek inny, bo BLG bardzo dużo strategii podbierało od T1, więc oczywistym jest, że wykonują je trochę gorzej niż ich autorzy, więc to może być lekko problematyczne dla BLG. Na razie ja bym powiedział, że moimi faworytami są VGNG i Top Esports. No zajebiście. Znaczy to dzisiaj to była bardzo dobra seria, więc... No właśnie, nie... więc to ja przed tą serią powiedziałbym to samo i po tej serii podtrzymuję. TS wygląda lepiej niż myślałem, a Genji wygląda znacznie gorzej niż myślałem. Głupie pytanie. Czy to zadziała? Jaki chuj nie zadziała? No to gadanie o lice, jej! Licowie muszą być w niebo wzięci. Jest. O tak, czasem trzeba pogadać o tym, co nas interesuje. Tak, czasem trzeba pognębić sędziego pytaniami. Implikowanie, że zazwyczaj... To implikuje, że zazwyczaj gadamy o rzeczach, które nas nie interesują. No się wiem, że to nie jest point, ale po prostu tak to śmiesznie zabrzmiało. Taki śmieszny wydźwięk miało. Trochę tak. To byłbym ja, gdybym zaczął obstawiać? To co jest na czacie? Aż mi się przypomina, jak ty z Kasparem miałeś pewniaczki, Sebik? Kaspar miał pewniaczki, tak, i to my mieliśmy takiego mema. A ja mu pomagałem chyba obstawiać. Czaj mnie zaatakują. Nie wiem, czy wyszedł na tym lepiej, chyba nie. Bellissimo, jeżeli dobrze losowo strzelać i wyjdziesz na tym lepiej niż rozsądnie zgadując. To prawda. Tak. Zresztą generalnie liga jest bardzo, mam wrażenie, high variance grą. Volatile z grą do obstawienia. No. Au. Bąk. Ligamen. Liżman. What? Ligaments? Ligament? Tu, 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 tu. Hear me. Ligamen! Ta odmowa była zaskakująco łatwa. Rodzi to pojedzie i nie spie dalej. No. Jeez. Ja kiedy wyobrażam sobie, że ktoś mówi, że coś było łatwe, to jest dosłownie takie. Nie spie dalej, idź do pokoju. Przypomniało mi się to, co chyba ci napisałem, Sebik, jak były te newsy po 2021 Belize. Martin Larsson na Twitterze. Jak Carlos nie cofnie swoich słów, to wypierdalam z G2. Co powiedział Carlos? Żebym wypierdalał. Uwielbiam ten mem. Coś było, czy to się zbasało? Co się tu dzieje na czacie, przepraszam, rączki przy sobie. Ale rączki mam tutaj? Nie ty. Błagam, powiedz się, że to nie jestem, bo o tym myślę.
To jestem bosokiem, myślę, pewne. Nie wiem. To prawdopodobnie jest ten boss, o którym myślisz, a nawet jeżeli nie, to nie chciałbyś myśleć o tym bossie, który jest tutaj. Jeżeli wejdę do pokoju i nie będzie w nim bossa, to idę się zabić. Okej, to wciąż nie jest... To hang myself! Wciąż nie jest dobrze, ale jest lepiej niż myślałem. Tyle dobrego. Kontekst, nie myślałem. Nie będziemy mieli ciosu śmiertelnej na streamie. Kontekst, myślałem, że tu jest ten zajebany robal. Kontekst? There is no meme. Die! A propos, czy ja na nich mam jakąś sensowną magię? No tak. Popełniłem błąd? Nie, popełniłem błędu. To na pewno wyjdzie dobrze. 440, trochę... Wydaje mi się, że trochę za dużo many trzeba, żeby to sensownie używać. A to? To wygląda lepiej. Nie wiem, czy zdążę. Pozwolę tego. Aby nie. To zadało decent obrażenia, w sensie, że jest AOE. Ja pierdolę. Powiem wam... Jakby jeszcze ten drugi kolega chciał do mnie podejść, to już mogę problem. Au. Uwielbiam ten taking. Te. Bonk. To zawsze tak głupio wygląda, że oni już wyglądają, jakby się mieli zamakiwać. I to cię idealnie takuje. Mhm. Dlatego bardzo długo z nimi potrafiłem tylko tarczą walczyć. To są paskudy, to prawda. Naprawdę? No dobrze. Jeden na jeden już mogę. Ratowałem. Nowe brońki w ultrakillu dają mi radość z życia. Powstrzymaj mnie od decyzji finansowej. Chyba nie pamiętasz, kto jest tutaj dostępny. A, czy ja powinienem? Nie, bo jesteś doradcą finansowym. Nie, znaczy odpowiedź brzmi zawsze tak. W sensie tak, że odpowiedź, którą dasz, to jest tak. Wait, what? Good talk? Dobra, zrozumiałem, ale dobra gadka. Wiedziałem, że przedobrze, ale wam do piekła, kurwa wściekła. Ach, te wszystkie popioły, z których tyle korzystam w sakcie gen. Serwera nie zbanowała, Kikaman. Wydaje mi się, że koment nie pokazuje, że zostaną poprawnie wykonane. Sevik, o czym ty waflujesz? Tak. Ja po prostu jestem na wyższym poziomie zrozumienia. Ja install tu mam za dużo. Tak. Przykro mi. Dostałem oczy. Oczy zostały grantnięte? Zostały ci zapewnione. Grantnięte. Dostałeś grant na te oczy? Właśnie słyszałem dźwięk albo wychodzącego, albo wytrzymającego się Shina. Nieprawda? Jeszcze. Nie, no dobra, chuj, jeszcze jedno. Jestem tu cały czas. Jeszcze jedno podejście i to pierdolę, bo już palce mi odpadają, dosłownie. Brzmi jak ja w Celeste średnio co godzinę. Masz setkę z tej gry! Shut the fuck up! Znaczy, posiadanie setki nie wyklucza tego, że została zdobyta przy dużej ilości fizycznego bólu i psychicznego. Ale był w stanie, a pierdolił godzinami, że nie jest. No, pamiętaj, jak do tej pory mamy obrzęk na palcu lekki. O tak. Już Jacek, lekki, czy, więc ci minie. Jacek, czy sądziłeś, że zrobienie setki stres jest dla siebie fizycznie niemożliwe? Tak. Klasyk. Czy zdarzyło się kiedykolwiek, że ja coś powiedziała jakiś gdziekolwiek między 12 a 24 godziny później zrobił coś dokładnie odwrotnego? Znaczy nie, to jest bardziej klasyczny, wypierdalam tę grę i nigdy więcej w nią nie zagram. To jest bardziej tego, że ja o swoich próbach w tym pirankowania P2 mówię, że to jest dla mnie etap fizycznie niemożliwy. Po czym jestem o krok od tego, żeby to zrobić. Klasyk. Dzisiaj miałem dosłownie podejście, w którym byłem o 1/3 paska bossa, żeby zrobić ten pirank. O, toż to Gael Tunnel, tak? Tak, tak, Jail Tunnel. Moja ulubiona pierwsza lokacja w grze. Wolę Majora. Ja muszę zagrać w końcu w Majora. Ja muszę w końcu zagrać w jakąkolwiek Zelda, która nie jest tym. Jak się cholera co nazywało?
Oracle of Seasons. Phantom Hourglass? A, Oracle. Ja w Oracle of Seasons grałem. Zresztą... Nie, nie mam. Mam mało kolekcji kartridży Game Boy'owych, aż czekaj, zaknę, co ja tam mam. Shinji Farewell Cesajdowicz? Kurej, Sivak Civic Games are now available to play. Ja bardzo polecam A Link to the Past na pewno. A Link to the Past to jest bardzo fun game. Okej, widzę. Majora Gold. Ocarina, w Ocarinę mi się bardzo fajnie grało. W te switchowe mi się bardzo fajnie grało. Czyli w Breath i w Tears. Widzę, że moja mała kolekcja się pomniejszyła, odkąd ja ostatnio pamiętałem. Co ja mam? Z Kubiego, który nie ma baterii, Harry'ego Pottera na kolora, Pac-Mana na... Chyba nawet nie na kolora, chyba. Znaczy, no umówmy się, to był czysty skinny. I Super Mario World na Advance'a. Ej, musisz następnym razem lepiej klikać guziczki. Tak. A propos lepszego klikania guziczków, ja już dzisiaj nic kurwa nie klikam. Nice. Absolutnie back porch, tak? Absolutely dead. Dead. I for gore. Normalnie powiedziałbym, że prędzej byś powiedział I Borgor. O, I Borgor, zdecydowanie. Ta, Safik, zdecydowanie Borgor. A czemu Monreal taka zajebista będzie w tej grze? Szczególnie pod twój zbliżający się nieuchronnie fave build. Zbliżający się nieuchronnie. To bardzo ciekawe określenie na kogoś, kogo najwyższą statystyką jest fave obecnie. Jesteś człowiekiem wiary. Tak. Keep your faith, Shinji. Yes. Moje ulubione. Twilight to była jedna z tych gier, która nie pasowała. W jakim... Jaka z gier Zeldy pasuje do czegokolwiek w tej serii? Znaczy... Kojarzę, że Zelda ma tam jakieś dwa różne timeline'y i że one się... 20! Nie, wydawało mi się zawsze, że to są jakieś takie dwa, które się jakoś mieszają ze sobą. Znaczy jest, na pewno The Hero is Dead i The Hero is Alive, ale chyba The Hero is Alive dzieje się na swoje dwa własne timeline'y. Dlaczego wciągnęli Final Fantasy w Hearts? Zelda była tuż obok. Znaczy Zelda 1 i 2 są powiązane, Ocarina i Majora są powiązane. Breath i Tears są powiązane. A chyba niedługo ma wyjść jakiś Complete Works z Tears of the Kingdom, gdzie ma być aktualizacja timeline'u. Ja pierdolę. No, widzę, za wyobrażenia widzę. Znaczy, nie do końca? Niezbyt? Niekoniecznie? Myślę, że byłoby zdrowiej, gdyby tak było? Nie do końca, niezbyt, niekoniecznie. To ktoś z was ostatnio coś się mądrego napisał z jakimś potrójnym zaprzeczeniem, co wyszło bardzo źle, czy mi się już miesza? Chyba ja. Prawdopodobnie ja. Kingdom, kurwa, nie wiem, to jest artbook, czy co to jest? Masterworks? Wait. Muszę się napić, masz rację, Luna, też się muszę napić, jak tego słucham. O, tak, pani. Wszystko nad nie zostało. Co im przypomina, jest tutaj boss, którego kompletnie bardzo dawno nie widzieliśmy. A ja mam Kolunię. Dobra gadka. Konk. O jakim bossie mówisz? Marmawyn. A, no tak. Right.
No ale słuchaj, nie ma imienia, więc to jest zupełnie inny boss. Tak, a o co chodzi? Znaczy to nie ironicznie jest trochę inny boss, bo nie ma chyba drugiej fazy, tak jak Makar. No. Ale tak. Makar. Czy to... nie powinien być Aleksandra? Czekaj, what the... jakim chujem to... soundtrack do Tears of the Kingdom ma 9 płyt? Te gry nie mają muzyki! Ambient dla każdej cefy jest inny. Nie, no, tutaj trochę przesadzam, zwłaszcza, że ambienciki w powietrznych wyspach są ładne bardzo. Bref nie miał muzyki praktycznie. Tak, bref nie miał muzyki. Tearsy coś tam mają. Tearsy mają bardzo ładne ambienciki w tym, w powietrznych wyspach. Mi się podobają przynajmniej. Aczkolwiek bawi mnie określenie, bo na Twitterze jest the game includes epic background music and sound effects for obtaining various items. Nice. Nie jest to nieprawda. To co kurwa, trzy płyty to są efekty dźwiękowe. Jedna na pewno będzie cała. Jedna na pewno będzie cała na efekty. Jesus, aż ten film się topi. 3800 XDD. To chyba. Nie zdążyłem. Opa, lawa. Na pewno. O Jezu. Tutaj to bardziej chyba SFX się co robisz w moim soundtracku. O Boże, SFX to jest tak goated ten imię. Moonveil, bardzo słaba pani. Polecam. Moonveil. Jak ktoś lubi wyzwania, to powinien używać Moonveila, ponieważ jest to broń wymagająca dużych umiejętności i jest odpowiednio słaba. Moonveil not even once. SFX. A z inne kłamstw takie mają sobie każdego dnia? Zdwu. Boże, co im przypomina, jak ja Moonveilem na patchu 1.0.0, z tego spamiętam. To było jeszcze bardziej popsute niż jest obecnie. Możecie pewnie zapytać, czy tak się da, ale tak, da się. Czy tu nie było miecza gdzieś? Czy mi się już miesza? Jakiego miecza? Bo wydawało mi się, że przy wyjściu z tego tunelu był miecz jakiś. Przy wyjściu z tunelu do... To, czy to nie ten tunel był? Przy wyjściu z innego tunelu chyba był ten, bo była Regalia of Iokate. No tak, ale... tak. Nie wiem, czemu wydawało mi się, że on tu był. On jest przy tym tunelu, co do Liurni wychodzisz. Do Liurni? No, chyba jest coś takiego, nie? A czekaj. Idę sprawdzić. Nie pamiętam. Regalia of Iokate. Going from the jail cave. Jail cave, nie jail tunnel. Najgorsze jest. Zabieg napisał, że jest. Znaczy powiedział, że jest na dwóch. Najgorsze jest to. Zresztą napady są dwie różne lokacje. I want to fucking kill myself. No wiem, mówiłem. A bo jak to woli, ach, cholipka, mój bracie afroamerykańskiego pochodzenia. I mek kanał spada. Przysięgam, ja się czasami tak bardzo proszę. Ja w jakiej drużynie gra teraz Ruki? Tej, gdzie był Kanye West? Tak. Kanada? To kolega w Paryżu. Kelly to ta wspaniała lokacja, która jednocześnie jest duża i którą mam ochotę zwiedzać tak mało, jak tylko fizycznie możliwe. Yep. Czy podanie kanału implikuje wznoszenie się kanału?
Może, I don't know. Pamiętaj, że gdybyś, gdybyś był Cloud Chaserem, to pewnie kanał by się wznosił. Pamiętaj, jeżeli wydaje ci się, że nie możesz spać już dalej, po prostu za mało kopiesz. Tak. 99% hazardzistów odpada tuż przed wielką wygraną. Yep. Sup there, my dudes. Spokojnie, minęły się dużo gorsze rzeczy niż Madur. Powiedziałem, że idę na Z2, może mnie nie wyłapało. Well, okay. Było, tak? Było, potwierdzam. Czy to jest Great Sword z Berserka? Z Berserka. A mi to co, nie jest Great Sword z Berserka? Ja się w hazardzie nie poddam. Pojebie mnie. Kiedyś wygrasz to 50-50! Tak. Sobie zawsze jest 50 na 50, albo ci się uda, bo nie? Da. O kurwa, ale z panów. Au. I swear to fucking god. A czy to nie... A może to nie tutaj był? To chyba było tutaj. Pożałuję zejścia z torrenta, by the way. Ja zdaję sobie z tego sprawę. The gacha god. There is no god. A kurwa, myślałem, że nie przejdzie przez ogień. Ops, mogłem popełnić błąd. Ale nie przejmuj się z takimi debugami. Pograłbym sobie Eldana. Tak? Taki shin? Właśnie chciałem powiedzieć, ja też tak myślałem. Pograłbym potem... pograłbym sobie w automatę. Pograłbym sobie kurwa we wszystko, co nie jest moim bieżącym backlogiem. Wow. Nie no, reloada też bym sobie pograł. Zdefiniuj bieżący backlog. Reload the gas. Bieżący backlog as opposed to oddalony w czasie backlog. Jest. No. Nie tak jest. Zdałem sobie no. Właśnie sprawę, że ten, że Flame of Frenzy zadaje chwilę obrażenia. U mnie chyba taki najbardziej bezpośredni backlog to jest... Reload DGS, crosscode, jak już go zacznę. I od Shinji'ego Nobete zrobię na streamach, bo taka była sugestia i tak chyba zrobię. Mm-hmm. I chyba wsio, myślę o Yakuzie, żeby w końcu zacząć tak porządnie, ale trochę się boję. Czego się boisz w Yakuzach? Time investment. A, XDD. Też mój bieżący backlog może się zmienić w zależności od wyników egzaminu adwokackiego. Czymże jest backlog? Bo w szybkim tempie może mi, mogą mi wskoczyć do backlogu. Może ci wejść rebirth, no. Ta. Może mi wejść rebirth do backlog. Ja czekam na PC-ta. Demon Soulsy pewnie wtedy też by weszły płynnie do backlogu. Jest szansa, że zabryduję kompa jeszcze w tym roku. Więc... Może Stellar Blade? Very blade. Chcesz robić listy, to ja ci chętnie pomogę z Mahjongiem. Ja nie wiem, czy będę... Nie wiem, czy... będę robił setkę z Yakuzy. Ja nie jestem... Ja nie jestem jakiś turbo napalony na setki. Bardziej się staram je robić, niż kiedyś to miało miejsce. Ale jak... będzie absolutnie devoid of jakakolwiek przyjemność, to spasuje. Yakuzy brzmią jak na setkowanie, na gry, w których setkowanie jest devoid of jakakolwiek przyjemność, jak to określiłeś. Chyba. Wykasuj to chyba, to nie jest chyba, to jest kwestia czasu po prostu. Tak, to jest jedna z najlepszych fabularnie gier ever. Znaczy, ja się zapakowałem na ścianie doskonale. Aczkolwiek jest to godziwy backlog, tak czy inaczej. No dobrze, dajcie mi się odstawić. Momodora 5 masz na myśli... Modlit Farewell. Bo 4 to jest Reverie i 3 to jest ta inna, która jest na Steamie. Pojebię mnie. Ja jakbym zaczął czytać na głos swój backlog, to by to byśmy tu byli do jutra. Yeah. To jest dosłownie jakieś 300 tytułów.
Ja uważam, że mój backlog teraz nie jest jakiś bardzo duży. Nie wiem, czy jest jeszcze przesuniony Gold Streak. Nie. Nie jest. Niedobrze. Skończyła się złoto tygodniowa przesemka? Au. Chyba. Poza tym, Sevik, co ty pierdolisz, że jest zależny od wyników? Wynik może być tylko jeden. What do you mean? Hmm? A, okej. Okay. Dobrze. Wynik może być tylko jeden. No to znaczy, że mam potencjalnie dwie nowe gry w backlogu. Znaczy nie, no to... To nie jest kopiu, bym powiedział, tylko bardziej kwestia, że... Ostatnio, jak tak sobie patrzyłem, to ja nie mam dużo gier, które chcę przejść, tylko pewnie jak je przejdę, to coś tam się dorzuci, ale na chwilę obecną nie mam tego aż tak dużo. Miłego lurkowania, strzawkowania. Głównie myślałem o FF8, FF12... FF8! Trails, tak to zresztą już zacząłem, ale to inna sprawa. Mam zaczętego Eudena i CS-y, przy czym Euden jest kradziony, więc nie zawsze mogę w niego grać. A ewidentnie ostatnio nawet jeżeli mogę w niego grać, to i tak sobie co innego, ale o tym się nie mówi. I nie wiem, czy mam coś jeszcze więcej jako tako w tym domniemanym backlogu. Także naprawdę nie ma tego aż tak dużo. Pozwolę sobie skonsultować się z mapą, bo chciałbym miały możliwości bossów ogarniać. Najlepsze ciastka ever. Jakie są najlepsze ciastka ever? Wtajemnicz mnie. To też se zjem. Doskonałe. Ja mam tylko jedne ciastka, które lubię. Ja z ciastkami mam tak, że jakoś za bardzo za nimi nie przepada na tyle, żeby chcieć je sobie kupić, jak je zobaczę, ale jak są, to zjem i powiem, że są smaczne. Mam jedne, które lubię, ale moje nielubienie wszelkiego rodzaju słodyczy jest bardzo silne. To... To jest to, że cię ten, że zostałeś skonwertowany na konklem, no to jest pewne osiągnięcie. No ale to jest o smaku kurwa coli z cytryną, to nie może być niedobre. I know, re? Pepsi Twist! Właśnie, gdzie jest moje konklem, no? Do passion. Gdzie je przestawiłem, no. Hikari Uta da Passion. Hikaru. Kurwa, tak, masz rację. Ja jestem zły na siebie. Jak mogłeś pomylić? Ja nie rozumiem. Jak mogłem przekręcić literkę? Personalia specialty area. Jestem absolutnie unsalvageable. Omega, to jest czyje za fan? Omega. Fake Kingdom Hearts fan. Fraud. Tak. If you say fraud, just don't type. AOA word. Yo, shite. Yo, shit! Zgubiło mi się R! Mój język zrobił, kurwa, kogel-mogel. Yo, shit też nie brzmi. Yo, shit! Yo, shit, yo. Pojebie mnie. Pojebie mnie z tymi drzwi. Spokojnie, jeszcze nie zacząłem najgorszego. Tak? Nie tym razem. What does he mean by that? Nic, nie przejmuj się. Co się dzieje na czasie? Muszę nadrobić. Doktor Gerard z Rivi. Sprawdzę sobie w ogóle te ciastka. Ja jestem pieguski z rodzynkami wyznawca. Boże, doktor Gerard Robotnik. My goat. Rodzynki Ew. O, pasja pomarańczowa, to wygląda dobrze. Uwaga, najbardziej kulturalna rozmowa incoming. Omega pewnie jeszcze w serniku jeszcze rodzynki. Nie jem sernika. Nie jestem pewien, czy to lepiej, czy gorzej. Okej, nie, w sensie, nie mogę, sernik.
A propos w lodówce czeka nam jeszcze rylotka do wpierdolenia. Pigułki z zaśnikami? Nie wiem, ja wolę dla samego siebie zostawić to opakowanie. Kurwa, kocham szarlotkę. Ten Jonathan nie lubi tego? Czym się? To ma tak dojebany baseline, to ma tak dojebany baseline. Ostatnio sobie myślałem, żeby skręcić może na poczekanie jakiś cover The Sinking Old Sanctuary, bo to ma, nie powiem, że dopierdolony, ale ma ładny baseline, to jest bardzo baseline oparty utwór. Mówisz, że jest bardzo based? Tak! Nie spodziewałem się absolutnie niczego innego. O, najsłabsza inkarnacja. Zresztą ogólnie ten, na przykład... czekaj. When the Moon's Reaching Out Stars też ma bardzo fajny baseline, którego nie chciałbym skoverować, może chciałbym się nauczyć grać. Swoją drogą, ten tytuł jest tak ingriszowy, jak tylko się da. Tak! Znaczy, w Reloadzie, w soundtracku już jest normalnie napisane, że When Moon Reaches for the Stars chyba. Mhm. Ale When the Moon is Reaching Out Stars. Jest taka głupota. Czy to kolejna Whip Katana? Doskonale. Tylko tym razem siły. Skalująca z siły? Yep. Gdzie... Trochę mam ten utwór w opisie teraz, bo bangla straszliwie i mi siedzi w głowie cały. Dla mnie to jest wczoraj wieczorem. Defaultowy utwór, jak wychodzę gdzieś. I never felt like. So miserable. Chyba i takim jeszcze wesołym tonem. Jeszcze na tym bicie głupa, z tymi głupimi sound effectami. Tak. Mogę to pamiętać, bo on. Pawłowniamol. Pałowniamol. To jest po prostu. Ta babka tam jest na haju, że ona wiesz, po wyjściu ze studia jest spala blanciora giganciora i tak sobie siedzi po prostu na krawężniku pod studiem takie. I never felt like. Mood. Czy ja dostałem... Nie dostałem. Wydawało mi się, że jakiegoś kapsadza dostałem. Tak, ja się zgadzam, że Fall of the Mod jest nieironicznie bardzo przyjemnym kawałkiem. Velvetowego pokoju! I want kurwa. Sunny day. Aksamitny pokój, kurwa. Miękki jak aksamit. Tak, też o tym pomyślałem. Ta część miękka jak aksamit wchodzi, kiedy akurat jest fusion accident i ci slime wychodzi. Pomyliłaś okienko Google z czatem, Aki. To nie to, nie tu. Velvet chyba nie jest słowem w języku polskim. Nie wydaje mi się, żeby był. Też mi się nie wydaje. Nie, Velvet tkanina z grupy tkanin z okrywów włókienną runowych. Jest to rodzaj pluszu, w którym okrywa włókienna utworzona jest... Dobra, przestań pierdolić Wikipedia. Pluszowy pokój? Ale jest to... Jest to słowo. Tak. Nie chciałem tego wiedzieć. Jest to zdecydowanie jedno ze słów w historii. Słowników. Mhm. Steel. To nie jest słowo, ponieważ ja tak kurwa twierdzę. Oparte? Oparte na czym? Wygląd, właściwości i zastosowanie velvetu są podobne jak w przypadku welurów czy aksamitów. Fuck up. Jedwabny velvet według projektu. O, a cóż to? Najlepszy bot? Cóż to? Decaying execs. Execus? Nie, ale po prostu ten w kontekście aksamitnego pokoju takie jebitne pisanie velvetowy pokój mnie rozjebało. Off to hang myself here. Kes. Doskonale. Ja sobie poczekam, opływa, nie poczekam tej godziny. Nie, poczekasz tej godziny, ale na ekranie ładowania. Zostałeś usmażony.
mógłbym przysiąść, że to nie ma aż tak dużego zasięgu. Rogat to jest rzecz, którą ja bardzo często stosuję w swoim życiu. Tak. No dobrze, Lunar. Na szczęście mam ich dużo. Nasz ten, mam... Dostaję maile jeszcze od tej spółki, która organizowała moje kursy przed egzaminem i oni organizują imprezę po egzaminacyjną o tytule Poszło jak poszło. Yes, banter. Okej, claim of the nie jest jakiś optymal. Piękny przester. Zastanę. A może jest optymalny, zobaczmy. Bro broke the sound barrier. Bro broke. Oglądanie LCK od jakichś 3 lat. Straight fucking fire. Okej, bro. No dobrze. Okej, bro. No dobrze, rozumiem. Nie mogę ci dojść tylko w the ticket. Tak powiedziałem to. No to jest generalnie było też modus operandi tej majówki, że nieważne na wesoło albo na smutno, to się napijemy, tak. Ale będziemy wiedzieli po fakcie. Tak, ale Fredo, na wesoło. Bocie. Było na wesoło, na pewno. Ja jestem, bot się patrzą. Good. Okay. Exact machine broke. Okej, okay. Bot się naprawił. Pamiętam, jak w moim pierwszym przejściu Eldena robiłem dużo rzeczy w Kaelish poza kolejnością. Napierdalałem się z na pewno z Grail i z Putrid Avatarem w tamtejszych okolicach. Nice. Więc takie, przeniosło mnie do Dragon Barrow? Fine. W silni bossowie? Fine. Daje mi świat swobodę, to z niej kurwa skorzystam. Taki był ten motyw. Słusznie. Dobra, wydaj. Oczywiście. Nothing personal, kid. Tak. Chciałbym, żeby ich umiejętność warpowania się była kanoniczna, by the way. U Aduli jest. U Aduli u tego... To jest... Lance Jax. Tak, Lance Jax. To jest ona. To jest ona, by the way. Tak. Actually. Bo Viking ruchał. To prawda. Czemu go... Okay, what did you mean by that? Ja umrę, by the way. Jeżeli teraz umrzesz. Ja umrę. I swear. I swear to God. Ja umrę się, że on już nie żyje. Ale teraz umrę. Za długo leżą. One chyba tak nie leżą, jak mają animację ten umierania. No dobrze. Remember that overconfidence is a slow and insidious killer. Remind yourself, tam jest, ale tak. Jak się nazywają? Flask of Crimson Tears. Crimson Tears i Cerulean Tears. Ale kurwa nikt tak na nie nie mówi. Cerulean czy Cerulean to się wymawia? Ja zawsze mówiłem Cerulean. Jak to Cerulean? Cerulean się chyba wymawia. Nie jestem pewien. No bo jest lean na końcu, Cerulean to jest. Tak? Język angielski tak nie działa. Shin? Wiesz, co chcę powiedzieć? Wiem. Google mówi mi Cerulean. Cerulean? No. Cerulean. 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 Dzięki, Google. Czyli nie Cerulean. Doskonale. Mój, że Lin się zawsze tak samo wymawia, tak samo jak Kain. Tak. O co chodzi? A nie, tak i tak samo, wygląda. Tak samo jak lead. Bubble lead. Ale mnie kolci. Jest chyba chujowy. Nie jest chujowy. Nie jest chujowy? Zdecydowanie nie jest. Zależy na kogo używasz. Ja Stella tym bardzo intensywnie memuję. Nie jest chujowy, to ci mogę zagwarantować. Tylko nie będę kłamał, problem jest to, że nie mam arcane. Skitchu arcane. Brakuje ci dosłownie jednego punktu. Tak, ale to znaczy, że musiałbym wydać poziom i musiałbym... Nieważne, skarf nie. Gasp, tylko nie to. Masz rację, tylko nie to. Nie. W ogóle ten trochę przykry jest to, jak późno zdobywasz talizman pouche. Kolejne dwa.
Poczekaj, gdzie jest? Trzeci jest za... Trzeci jest chyba po Gold... Gold Freyu. W Gold Freyu. A czwarty po Morgocie? Nie. Gdzie był czwarty? Dobre pytanie, pamiętam już. Nie, za blisko siebie by były, jakby był po Morgocie. Nie, czekaj, czy trzeci nie jest za Altus? Nie, czekaj. Ja kojarzę z Godfreyem trzeci z jakiegoś powodu. Ja też mi się... A... Nie, trzeci jest po Goldfreyu, jestem... To gdzie jest czwarty? Ta. After speaking to Finger Reader Enya after acquiring two Great Runes, to nie jest też tak źle, okej. Okay. Okej. No nie masz takiej tragedii. To w sumie tak a propos. O, no właśnie. Skoro już przy tym jesteśmy. A no. Bang. Kocham to, że jak myślicie sobie, grając pierwszy raz w Elden Ringa, że o, Two Fingers to pewnie jakiś człowiek wiary, który przekazuje informacje od Greater Will. Nie, pierdolcie się, to są po prostu dwa wielkie włochate paluchy. Literalnie dwie palce. Tak. Dwa palce. Dwie palce, tam? Nice. Dwie palce? Czy ja powiedziałem dwie palce? Tak. Idę odsłuchać streama, kurwa. Chłopiec kompletnie. Kurwa, VAR jest odpalany. No. Dosłownie. O Boże, chyba VAR review. Pierwszy raz słyszałem, żeby ktoś powiedział VAR. A nie mówi się tak? VAR się mówi po prostu. Ja zawsze słyszałem VAR. Tak? Okay. Mhm. Dobra, kurwa, VAR analysis przebiega. Nie jestem into sport, więc kojarzę, bo pomyślałem sobie, że VAR będzie miało więcej sensu. No, wydaje mi się, że jeżeli masz coś, co da się łatwo wmówić... Czekajcie, ja was na chwilę wyciszę. Doskonale. Że jeżeli coś da się w miarę prosto powiedzieć, to po prostu będziesz to mówił prosto, a nie literowo. Content point ASP. Ale ASP byś wymawiał? To trochę drewniane. Oh yes, sir. I'm British. British. I want to fucking kill myself. Rozumiem. Nie musisz mówić, jaki był wynik twoich testów? Jestem... Przekupili mnie i zmieniam po analizie wynik. Nie, kurwa, dlaczego ja nie potrafię mówić? Chłopaki. Dzisiaj masz wyjątkowo duży streak. Kurwa, chyba stroke. A, pa. Czemu Kejlit jest takie duże jednocześnie, jest tak dużo miejsc, które nie chce iść? Wytłumaczcie mi to. Całe Swamp of Aeonia? Nie wiem. Bo jest celowo z nieprzyjaznym miejscem? Ja kocham atmosferę Kejlit. Ta, jakby udało się... Kocham atmosferę Kejlit, ale nie kocham Kejlit. No, that's the point! Mhm. To jest niesamowite, jak bardzo ja kurwa nie chcę tam być nawet przez sekundę. Znaczy moim głównym problemem jest to, że mam wrażenie, że tutaj jest wiele miejsc, gdzie po prostu nic nie ma. Pamiętam, jak bardzo odpychające było to dla mnie miejsce przy pierwszym przejściu, jak czułem po prostu dyskomfort przebywając w nim. A jeszcze ambient w połączeniu z tym, jak te pseudorośliny kurwa wyglądają, jest tak vile miejsce. Filthy overworld. Tak. Ja nie ironicznie zagram Weldena przez tą okazję. Możesz ominąć Kejlit, ona nie jest zmagana. Ta jest całkowicie skipable. Nie musisz tam być nawet przez sekundę. Yep. Połowę gry można skipnąć tak naprawdę lekko ręką. Nie musisz być w Kejlit nawet przez jeden moment twojego przejścia. Ja bardzo intensywnie rozkminiałem, czy musisz być chociaż przez chwilę w Liurni, ale chyba nie znalazłem sposobu, żeby się nie dało. W Liurni musisz na pewno. Musisz, tak. Jest jedyne ścieżki do Altus chyba prowadzą przez Liurni. Bo nawet gdybyś chciał przez Moga tam iść, to musisz odwiedzić Liurni, bo jest kościółek od Vara. W sumie... Tak się zastanawiam teraz. Nie jesteś w stanie zdobyć dwóch wielkich run bez wchodzenia do Liurni. Yep. No tak, bo wszystko psuje jebany Radan. Tak. To jest kynofobia. Radana odblokowujesz poprzez wejście do Altus, a do Altus musisz wejść przez Liurnię. Tak.
Bo się zastanawiałem, czy możesz przez Deeproot przejść do... Ale nie da się, bo żeby pobić Radana, musisz przejść do Altus i tak. Tak. Jak? Bo musi być Champions! Tak. Znaczy, pewnie jakbyś się bardzo uparł... Znaczy inaczej, bez gliczy tego nie zabisz. O, tak powiem. No. Mhm. No. Trochę to jest przykre. Ja ogólnie nie lubię tego, że jest tak sztywno powiedziane, że musisz dwóch bossów pobić. I znaczy... niezależnie którą metodą chcesz się dostać, to zawsze masz nie, musisz pobić dwóch bossów. Poniekąd to rozumiem, bo jest to jakiś tam mechanizm stopniujący, żeby... Ja rozumiem, ale nie w momencie, kiedy masz teleport deep tut. Wydaje się to zaprojektowane po to, żeby ludzie mogli skipować. Mm. A propos. Kurwa, jebany Halo im śpiewają. A propos, jak to dobrze, że pomijam tutejszych bossów. God fucking bless pomijanie tutejszych bossów. Nienawidzę tutejszych bossów. Kiedy byłeś w Altus? Tutejszynka. A, przecież szedłeś ten od Magmaur Makara. Jasne. No. Było, tutejszy Enkanter nie jest ten. Nie jest zły przecież. Nie lubię ganków. Gdzie jest? Lubisz DS2? Tu jestem, Tate, nie panikuj. Znaczy to, że lubię DS2, oznacza, że muszę lubić ganki? Tak, bo to pół gry! Nieprawda? Słyszałem coś o Halo. Nie, po prostu to jak oni ten wyśpiewywali, mi skojarzyło się z tym motywem głównym Halo. Z tym chórkiem, co jest na początku. W tle się zastanawiałem, czy się właśnie fakt czekuje, ilu bossów DS2 to ganki. Nie zdziwiłbym się. Na pewno nie połowa. Przynajmniej 15. Mhm. Z jakichś 100? Z 41. Może być aż tyle, daj. Jeszcze zależy, jak liczymy ganki, I guess. Mówisz. Przesuwasz słupki. Znaczy nie, po prostu nie jestem w stanie liczyć takiego czariota jako ganku, tak? Nie, no jasne. Ja nie liczę z tym się zgodzę. Skeleton losu... To jest obiektywnie ganku. That's literally free redacted. Tak. Znaczy... Ja zawsze mam z tą walką o tyle problem, że jak dla mnie to jest po prostu... Jak to ująć? Co mówisz, że to jest to dużo zwykłych mobków na raz? Po tym jak zabijesz Lorda, wiesz jak to się nazywa? Dużo zwykłych mobków to tak samo Chariot byłby gankiem, ale nie znaczy, tak. Znaczy, ale nie, wiesz, to jest jedna sprawa, ale tam dosłownie masz ich trzech na raz. A. No. Oni nie Dobrze. Są jeden po drugim, ich jest trzech na raz. No. Jeden. Guys. Dwa. Czemu nie mogę użyć jak Gets DK? Bo musisz zejść pewnie z konia. Freya to gank, nie? A jeżeli czemu małe pająki, to tak. No. 6. A czy to nie jest kazus Executioner z Chariota, bo to jest jednak boss plus mobki? Chariot ma miliard małych szkieletów. No właśnie, to jest kwestia tego, jak liczymy takie rzeczy, nie? Bo ale jednak czy... u Frey jest imo to samo. Ale u Chariota nie musisz z nimi dealować aż tak, musisz, jak u Frey. Musisz. Znaczy, musisz zabić więcej niż jedną rzecz, żeby zabić Chariota. Znaczy, okej, nie musisz pewnie, bo są jakieś sposoby, żeby to zrobić bez... Ja jestem down, żeby uznać Chariota za gang w takim razie, ale... Nie, ja inaczej. Ja bym uznał Freya za ganka Chariota, nie. Ja nie uznałbym Frey za gang, bo to jest dla mnie ta sama sytuacja, co u Chariota. No okej, niech będzie. Jeżeli jedno jest gankiem, to drugie też. Jeżeli jedno nie jest gankiem, to drugie też. Jakby nie mam... Nie zgadzam, ale niech będzie. Ruin Sentinele są... Przyjmijmy, liczę z wiki po kolei. No to Skeleton Lords, Gargule, Sentinele, Rat Vanguard, Rat Authority. To jest gang. What?
Nie, bo jeden i drugi to jest boss plus mopki. No tak, tylko że nie możesz zacząć walki, zanim ci mopki na ciebie nie naskoczą. W jednej z walk możesz chyba. W Authority nie. W Authority ma najpierw cztery psy, a potem on się pojawia. Te toksikujące psy. Ale musisz zabijać, żeby on się... Nie, ale ale one tam są i one się agrują na ciebie, zanim boss się na ciebie zagruje. Nie you możemy know... tego nie uznać. Nie możemy tego nie uznać za gang. Możemy. Nie. Na tej samej zasadzie co Chariota i Freya, to jest boss plus mopki. Czyli co, kurwa? Jak to się nazywa, jednym słowem? Boss. Zajebie się. No, ja po prostu idę z definicją, którą ustaliliśmy wcześniej. Dla mnie Chariot to gimmick fight, a Freya i Royal Rat Authority to gang fight. Bo ja jakby... Powiem tak, rozumiem ducha pytania, ale muszę się trochę powykłócać. No, jest dla mnie dużo większa różnica między Chariotem a Authority niż Freya. Znaczy po prostu, ja powiem tak, ja też trochę osobiście nie lubię powiedzmy definiowania czegoś przez to, jak czuję, że coś jest, nie? Tylko właśnie ja lubię obiektywne kryteria. Inaczej, czy uważasz, że Chariot ma bliżej do standardowego soulsowego ganka, czy do standardowego soulsowego bossa, czy do standardowego soulsowego gimmick fightu? Znaczy, do bossa. Odpowiedź jest tylko jedna, podpowiem. Do bossa. Nie. Pół Chariota ma najbliżej do bossa, tu się zgodzę. Jakby nie przeczę, że jest to gimmick fight. Bo jest to gimmick fight. No. No z czego Freya nie jest gimmick fightem na przykład. No nie. Au. Czy on dalej... Blisko. Bardzo idę. Blisko. Idę. Powiem tak, no. Jak na to, że przez pierwszą połowę walki memowałem z Exekut z brefem, który nie wchodził. To i tak poszło zaskakująco dobrze. Właśnie to jest też taki... Ja nie pamiętam, żeby pająki Frey były dla mnie dużym dealem i dlatego nie czuję, żeby to był... Dla mnie były powtórne. A mi nie ma ich aż tak dużo. Zabije się na początku walki, potem masz minutę przerwy. Z kolei, mimo tego, że też technicznie to jest boss plus mopki, to Vanguarda absolutnie uznałbym za gunfight. No to mówię, Icons Seed Freya, ale nie możemy nie uznać Royal Rat Authority, że to nie jest gang. Nie będę o to kopii kruszył, nie? Bo dosłownie agrują ci się tam cztery mopki, zanim walka się zacznie. Jakby no fair enough. No mówię, ja liczyłem, w Ofreję zapytałem, szczura policzyłem z bomby. Fair, może być Authority. Jakby... Tak samo nie liczę, nie wiem, Looking Glass Knighta jako gang, bo to jest kilka sekund najczęściej. Zresztą więc... to jest bardzo conditional, bo możesz w ogóle nie mieć tam nic. Tak. Znaczy, on przywołuje wtedy NPC-a, ale ten... Pamiętam podejścia do niego, gdzie nie przywoływał mi niczego. Więc może go zberstowałeś po prostu, może zanim tak zdążył? Być. Zanim może zdążył? Tak być. Czekaj. Czy no dobra. Elana, Elana to gang? Tak. I guess. Bo może nawet Welsztada przywołać wtedy, ja absolutnie nie ten, nie kontestuję tego wtedy. Jeszcze raz. Lordsy, Gargule, Sentinele, idę po kolei z wiki. Sentinele, Vanguard, Authority to jest 5. Dalej idziemy. Dalej, nic. Dark Lurker to też nie jest gang, moim zdaniem. No, bo... może być. Znaczy, to jest po prostu. No, może być. No. Dla mnie to jest bardziej. Nie wiem. Nie wiem, jak to określić, bo to jest tak. To jest podobny case do Pontifa, nie? Z tym, że nie możesz zabić klona Dark Lookera. Możesz chyba. Nie, nie możesz. Oni są dwa do końca walki. Na pewno
to nie czuję jak gang w taki tradycyjny sposób. No to skipnijmy i zaraz nie wiem, bo byś tak... potem... Ile ich mieliśmy? Sześć? Sześć? Chyba sześć. To zadaje okay, damage Execute Breath, czyli coś co Scarlet, na Scarlet, Scarlet Lord. Tak. Lordsy, Gargule, Sentinele, spisujesz sobie? Dwa szczury, pięć. Nie. Chyba warto zacząć. Rat. XDD2. Twin Dragon Riders. No Dragon Riders na pewno. Nie wiem, ja dobrze traktuję, że jeżeli jakaś walka ma dwóch przeciwników boso podobnych, to to jest gang. Throne Watcher, no, Throne Defender. Czekaj, idę po kolei. Magus i Congregation, tak. Tak. Frowny, Elana, Gang Squad, jak nazwa wskazuje. Ta walka z... Ivory King. Ludwig Allen. Znaczy, tak. Ivory King jest conditional. Nie w pierwszej fazie. W pierwszej fazie masz dosłownie Mobek Storm. Nie portale lubię... się zamykają przed drugą fazą. Nie lubię traktowania mobków jako ganku, dlatego tak mówię. No to bez debaty na temat Dark Lurkera to jest, uwaga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 z 41. To nie jest, to jest jedna czwarta z kawałkiem. No, to jest ponad jedna czwarta, to prawda. No dobrze, to teraz pytanie, ilu bossów w takim DS3 jest? Bo równie... Wiecie, zależnie od definicji ganka możemy liczyć się na przykład King of the Storm albo Loriana Lotika jako gang. W jakim świecie King of the Storm to jest gang? To jest jeden przeciwnik, mimo wszystko. Yeah? Jakby wiem, że Nameless King na nim siedzi, ale to jest jeden... Lorian i Lothric to też jest jeden przeciwnik. Całościowo jeden przeciwnik. To nie są... To nie jest więcej niż jeden niezależny od siebie podmiot. Właśnie kwestia jest tego, że oni nawet nie atakują niezależnie King of the Storm. Ganki, takie twarde ganki, to Watchersi na pewno. Na pewno Watchersi. Demon Prince, Demon... Tak, Demon Prince. Bane. Grave Tender i Great Wolf. Friday i Ariandel. Czyli czymy Half-Lighta jako gang? Ja bym liczył. Mimo tak, jeżeli liczyliśmy wcześniej mobki, to tutaj też w definicji. No tak, to obowiązkowo to 5. No to jest tak. Co, Deconsi to gimmick fight dla mnie bardziej niż to. Deconsi to gang? Z waszej definicji? Nie mam problemu się z tym zgodzić. Jest to bardzo in nature. Mimo, że jest to kinda gimmick fight, no to jest to gang z natury. Tak, nie mam problemu się z tym zgodzić. Więc 6 mamy. Czy Lorian właśnie... Książęta to nie gang? Co tam jeszcze mamy Crystal dalej? Sage jeszcze? Crystal Sage... To jest, mam wrażenie... Znaczy to nawet nie jest kazus Dark Lurkera, bo ich jest w drugiej fazie więcej? Ale schodzą na hita, to jest bardziej... Ale... To jest bardziej dla mnie AoE atak niż... No come on! Honestly. Szukasz wymówek tej chwili? Nie, jak to myślę. Masz jakieś 8 mobków, które na nas cię atakują niezależnie od siebie. To nie gang, to gimmick fight? Znaczy trudno się kłócić z tym, że to jest gang, biorąc pod uwagę wszystko wcześniej, co żeśmy sobie wypracowali. No tak, okej, ja po prostu głośno myślę, ja nie mam problemu ze przyznaniem, że to gang. Znaczy wiecie, kwestia oceny jest też o tyle trudna, że gang gankowi nierówny. No, to mamy... To już, jakby samo powiedzenie jest tyle ganków jest bardzo mocnym uproszczeniem w dyskusji. To mamy 7 z 25? Czyli proporcjonalnie wychodzi tyle samo? Bo tam miałeś ilu? No. 12 na 41? 12 na 41. No to proporcjonalnie tak. Masz tyle samo. DS2 nie jest grą, która ma dużo ganków. Chyba, że DS3 ma dużo ganków.
I nie mam prawa robić DS-y. Znaczy, mój problem z gankami to jest bardziej to, jak są przeciwnicy porozstawiani po lokacjach niż bossowie, ale ten bossowie to tylko wisienka na torcie spierdolenia, ale... Przesuwałem poprzeczki? Poprzeczki? Nie, podajemy wiele przykładów. Znaczy... Nie powiedziałem, że DS, nie powiedziałem, że DS2 to gra, która ma dużo gank bossów, tylko gra, która ma dużo ganków. A żadna gra nie ma tylu incydentów, że wchodzisz do pokoju i agruje się na ciebie cały pokój. Nie możesz z tym dealować. To nie jest negocjowalne. Nie, mam wrażenie, że przesadzasz odrobinę z tym, jak dużo jest takich pokojów, bo Iron Keep robi dużą robotę. No, Iron czy... Keep, całe drugie DLC. Które drugie DLC? Broom Tower. Dosłownie nie, całe Broom Tower działa na tej zasadzie. Nie, znaczy, przede wszystkim całe pokoje, what the fuck? Przede wszystkim dla mnie powiedzenie, że... Znaczy ja wiem, że też Shin po prostu mówi to jako tongue in cheek. Hater DS2, wiem. Ale mówienie, że skoro nie lubisz ganków, to dlaczego lubisz DS2 jest trochę też znacznym uproszczeniem sprawy. To mówię tongue in cheek, owszem, no tak, natomiast, mówię, jestem tego świadomy. Natomiast nie jest negocjowalne to, że DS2 ma najwięcej gank pomieszczeń w serii. To Skolar, nie jest negocjowane. Skolar ma skurwiałe rozmieszczenie przeciwników i z tym się absolutnie zgodzę. Z tym wydaje mi się, że nic się nie będzie jako specjalnie kłócić. No mówię, są całe, nawet nie to, że całe pokoje, są całe lokacje, które polegają na tym, że wchodzisz do pokoju i wszystko się na ciebie agruje. Ja mogę, w samym Hades Tower of Flame jest z tym problem, już zaczyna się z tym problem. Tak, tych trzech skurwysynów wielkich. W wieży. Nawet mimo tego, że na początku bijesz się z jednym, ale później odpalają się dwa naraz. Tak. Już nie wspominając o momentach, w którym ściga ci więcej niż jeden Haydenite. Yep. Zabawna sprawa tak swoją drogą, bo jestem w stanie konsekwentnie przechodzić tamtą wieżę tak, że bije się tylko z jednym naraz. Znaczy, ja też jestem w stanie bić się z jednym naraz. I to nie dlatego, że ich hejtuję, tylko dlatego, że oni przestają się agrować. How? Czy intended przejściem jest zagrować dwóch naraz, uciekać w pizdu, aż jeden się zdeagruje i tak nie, dalej? Nie, ja siedzę w tym pokoju i nie wychodzę z niego. To nie jest kurwa możliwe. Czy ja mam odpalić te wejść, pokazać? Tak, poproszę. No dobrze. W sensie, Wiki. Na razie. Bye. Też zaraz będę w sumie leciał, bo kolacyjkę tam. Sobie niepostrzeżenie skonsumowałem w trakcie streameczka. Mam wrażenie, że teraz sobie samony przyzwę. Byłoby to w duchu festiwalu. Zgodne z duchem pytania. Zgodne z duchem festiwalu. Tak, tak. Zapomniałem, jaki on długie ma taką bossę. To jest Elden Ring w pigułce? Wiem. Oho. Toż to Star Color Cry. Chciałbym, żeby ten beat szybciej wchodził, ale... Bo ja pamiętam, że DS2 po ostatnim moim przejściu DS2 to wyglądało tak, że zapamiętałem je z mojego pierwszego przejścia znacznie lepiej niż to wygląda. Ja i Chrono Trigger. Tak. Baobai Luna. Cześć, ona. Tam jest. Bo... Jakby dalej doceniam, bo na tyle, że Souls 2 to był mój pierwszy Souls Experience. A, okej. Okay. Więc... Oh, nice. I powiem tak, nie zniechęcił mnie od zagrania w resztę serii. Impressive. Ja bym nigdy nie dotknął pozostałych gier, gdyby DS2 było moim pierwszym doświadczeniem. Nie, pamiętam, że moje pierwsze przejście w DS2 było... że miałem dobre odczucia, że czułem satysfakcję z tego, że przeszedłem tę grę. Ja jestem zdania, że bez całościowego Soulsborne ringowego kontekstu, to każda pojedyncza gra Souls jest co najmniej dobra. Okej.
Jest to moje zdanie. Nie zgadzam się z nim, ale nie będzie. Szanuję twoje zdanie, ale się z nim absolutnie nie zgadzam. Nie, po prostu wiesz, ja to bazuję na tym, że na moim osobistym doświadczeniu, nie? To jest mój cały argument, że moje przejście do S2 pierwsze było satysfakcjonujące, a kolejne było absolutnie niesatysfakcjonujące. Więc wnioskuję, że różnicą jest to, że mam całą serię za pasem i mam punkty odniesienia. On do mnie jedzie, prawda? Oczywiście. Nie? Gdybym tylko przywołał 6 samonów, żeby coś z tym zrobiły. Jedzie ci wpierdolić. Nie no, jeden utknął na kupce broni. What's he doing? He's best. Yep. O. To jest patches, nie? Zapomniałem, jak nie. dużo jest tych. Znaczy... samonów. Zależy, czy masz na myśli Patchesa jako znak, czy Patchesa jako postać. Aha. Cześć, tak on, no. Patches jako znak tu bywa, owszem. Tak. Absolutny szczyt humoru. Zdarza mu się, że to i zrobi? Nie, właśnie nie. Nie no, pojawi się i zniknie, da. No. Taka rola magika. Ja się znika. Ta pierdolę bez wejść. Dziękuję. Czy ja mogę nie umieć? Patches. Łata. Łaty, tak. Przepraszam. On się chyba nazywa Łata w polskim tłumaczeniu. Tak. Albo Łaty. Nie, Łata chyba. Łata. Mhm. No w sumie. On jest w Elden Ringu, jest Patches the Untethered? Chyba. Okej. Okay. Czekaj, on spiela. Ja może tutaj poprzywołuję rzeczy w międzyczasie. Bo chyba jeszcze są znaki. Imbi follow me od... Okej, nie jestem aż tak ufa. O tak, Savant Patches. My goat. Summon Briliad. Ale zaraz kulki we mnie powie, co coś czuję. No balls? On we mnie poleci. Czy on nie we mnie poleci? Ja się boję tych kulek, że one losowo we mnie polecą. Ej, czy Patches actually się z nim bije? Chyba nie, bo widziałem, że Patches i ten to hit world. A, okej. Okay. To nie zwróciłem uwagi. Dobra, żegnam. Nice. Wszystko ty? Tak, wszystko ja. I mean... Słuchaj, Scarlet odszedł? No właśnie. My job here is done. But you didn't do anything! Leaves. Yes. Czekajcie chwilę, bo muszę tutaj złożyć. Odpalić to S2? Ściągnąć. Dobra, ja... Droid is actually doing it. Ja będę szedł, idę zjeść i idę chill time uprawiać. Okej. Okay. Nie, no ja też streama już skończę, jak tak już nawik poza wideo pokażę. Trzymaj się ciepło. Cześć. Cześć. Więcej rigoru. I tym pozytywnym akcentem sobie skończymy na dzisiaj. Poniedziałek, jest. Poniedziałek będzie jakiś rando, jeszcze nie wiem jakie, coś wymyślę. To się zobaczy, coś na pewno będzie. Rando. Clueless, wiem, ale coś będzie. A na dziś to była tyle, dziękuję za przybycie, trzymaj się, po. Cześć.